Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym szkoleniu. Powiem Wam, że z tego rozpędu przez sekundkę, po prostu już z przyzwyczajenia, włączyłam transmisję live, pewnie któraś z Was zauważyła, w grupie Ogarnij Sutarz z Ewą i dopiero jak ją włączyłam, zauważyłam, że to nie ta grupa. Przepraszam bardzo dlatego za spóźnienie. Już sobie sprawdzam wszystko, czy jest, czy pasuje. Dobrze Cię zorientowałam, bo tutaj by może osoby czekały. Ale dziewczyny, to po prostu, wiecie, to już przyzwyczajenie. O, czekajcie, jeszcze telefon wyciszę. To od razu przynajmniej wiem, że słychać. Cześć, cześć, fajnie, że się pojawiacie. Ojku, jak was już dużo. Super, dziewczyny, cześć. Bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że dołączacie. Cieszę się, że możemy się po raz kolejny spotkać. Tym razem w innej grupie. Ale cele mamy wszystkie zbliżone, bo wszyscy rękodzielnicy mamy praktycznie te same cele, te same plany, te same marzenia. Dziękuję za falę serduszek. Jest mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli ktoś mnie nie zna z grupy Business Handmade, to ja oczywiście nazywam się Ewa Gęgę. Jestem administratorką tej grupy. Tworzę biżuterię Sutarz pod marką Skarby Ewy Biżuteria Sutarz. Prowadzę też grupę Ogarnij Sutarz z Ewą, gdzie uczę tworzenia biżuterii sutarz, szycia. Mamy tam przeróżne fajne zabawy, lekcje, porady. To nie tylko ja, ale wy też udzielacie, więc jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, to zapraszam bardzo serdecznie. Jest Edytka, pozdrawia z mężem. Pozdrawiam bardzo serdecznie was obu. Bardzo fajnie, że jesteście. Super dziewczyny. No więc, tak jak to bywa na końcu roku albo na początku roku, oczywiście zawsze są podsumowania, prawda? Oczywiście Facebook został zalany, Instagram wszystkimi zdjęciami, podsumowaniami, wszędzie są podsumowania. Ludzie piszą, co planują, co zamierzają osiągnąć, co chcą robić w przyszłym roku i tego właśnie będzie dotyczyło to szkolenie, czyli tego, dlaczego tak naprawdę ważne są cele. Po co w ogóle planować, dlaczego warto zaprzyjaźnić się z planowaniem, nie traktować tego jako wroga czy jako ograniczenia naszej wolności, bo często są takie zdania, że nie po to mam swój biznes, żeby teraz się trzymać jakiś tam ram. To naprawdę to jest całkiem co innego takie planowanie niż to, o czym mówimy, bo my same sobie regulujemy godziny pracy. Oczywiście mówię o osobach, które już pracują całkowicie, że tak powiem, w danej branży. Inaczej pracują osoby, które pracują na przykład dorywczo, czyli są na etacie i tutaj coś próbują rozwinąć albo się czegoś uczą i w niedalekiej przyszłości chcą osiągnąć, prawda? Więc to tak naprawdę same sobie regulujemy, kiedy i jak chcemy pracować, więc planowanie, broń Boże, nie jest ograniczeniem, a wręcz ułatwieniem, tak? I zaraz Wam o tym wszystkim powiem. Zerknę sobie, co jeszcze sobie tutaj zanotowałam. No to już troszeczkę powiedziałam, tak naprawdę dla kogo jest to szkolenie. To szkolenie jest tak naprawdę dla wszystkich osób, niezależnie tego, czy ktoś jest rękodzielnikiem, czy ma jakiś inny biznes, niekoniecznie rękodzielniczy, ale inny, czy może nawet życia prywatnego to dotyczy, bo ja na przykład w swoich celach także, no można, przepraszam bardzo, mam 3 cele prywatne, które też sobie wyznaczyłam i do których też będę dążyć. I zaraz Wam, przepraszam bardzo, popiję sobie, zaraz Wam o tym wszystkim będę mówić. Witajcie dziewczyny, witaj Kamil Zimierzu, jesteś tutaj po prostu pierwszym rodzynkiem, pierwszym mężczyzną, bardzo fajnie, że jesteście. Ja mam znowu uszy czerwone, po prostu ja nie wiem, to chyba te lampy tak na mnie działają, albo te emocje, chyba to, że po prostu weszłam do tej innej grupy, już usunęłam tamten live z tej grupy, więc będzie tutaj. No to ja już powoli przełączam się na prezentację. Postaram się, żebyśmy się w godzinkę z całym tematem tutaj, że tak powiem, uwinęli. Ja Wam postaram się powiedzieć jak najbardziej tak od strony takiej prostej, nie takiej typowo teoretycznej, choć teorii trochę też powiem, ale takiej teorii przyjemnej mam nadzieję do posłuchania. Mam nadzieję, że ci, którzy nie lubią planowania i tak podchodzą, wiecie, jak po prostu do jeża, trochę się przekonają, być może coś z tego zapamiętają, sobie zanotują, może im się troszeczkę przyda. Mam nawet pomoce naukowe tutaj, tak, żeby Wam trochę pokazać, w jaki sposób można to wszystko zrobić na papierze, w jaki sposób planować. No i dobra, i ja już się powoli tutaj przełączę na prezentację. Ja sobie tylko sprawdzę, żeby mi wszystko tutaj dobrze się pojawiło. Zerknę sobie jeszcze, co piszecie. Witacie się, bardzo fajnie. Super, jest 26 osób. Bardzo, bardzo się cieszę, że poświęcacie ten wieczór na ten temat. Czekajcie, ja sobie tylko tutaj coś ustawię jeszcze. Dobra.
O, i widać mój mikrofon. Poczekajcie, przesunę sobie kamerkę, żeby tak nie było widać. Dekolt też. Dobra. No już trudno. Mikrofon widać, musi być przypięty. Wtedy lepiej trochę słychać. Jeszcze może trochę to powiększę. Dobrze. No. Dobrze. Czyli mamy dzisiejsze szkolenie, jak planować i osiągać swoje cele, ale przede wszystkim jak polubić to planowanie, jak to zrobić tak naprawdę po takim, można powiedzieć po ludzku, siąść sobie wieczorem z kawą, zrobić to przyjemnie, żeby to nie było dla nas takie przygnębiające, że my po prostu, Boże, nowy rok, znowu będę musiała wyznaczać cele, znowu będę musiała pisać i będę musiała do tego dążyć. Więc powiem Wam, w jaki sposób to zrobić i mam nadzieję, że trochę Wam to pomoże. No i będziecie same dążyły do osiągania swoich celów. Więc konkretnie, dlaczego planowanie tak naprawdę jest tak bardzo ważne i dlaczego warto się z tym planowaniem zaprzyjaźnić? Jak sobie wyznaczać cele biznesowe? Bo będziemy raczej mówić o biznesowych, prywatne też można. I jak do tego dążyć? Oczywiście pokażę Wam na konkretnym przykładzie, tak? Mam tutaj przykłady rozpisane, mam też tutaj w prezentacji, w jaki sposób to zrobić. To będzie przykład totalnie wyrwany, można powiedzieć, taki wymyślony, więc nie sugerujcie się konkretnie tymi kwotami, które ja tam będę podawała, bo to będą takie, można powiedzieć, moje jakieś takie pomysły, sugestie, ale to nie ma jakiegoś takiego totalnego odzwierciedlenia, że tego się musicie sztywno trzymać. No i powiem Wam też, dlaczego, że mimo tego, że mamy jakieś cele, no to tak naprawdę często ich nie osiągamy albo z nich rezygnujemy w trakcie dążenia do danego celu. O tym będzie dzisiejsze szkolenie. No dobra, no to zaczynamy. Cel i planowanie. I jeżeli ktoś będzie chciał w ogóle tą prezentację, chociaż może Wam wystarczy samo szkolenie, bo będziecie mogły sobie odtwarzać, bo to szkolenie będzie po prostu w tej grupie Business Handmade Grupa, będzie na stałe. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie do niego wrócić, bo będzie mu brakowało może jakiejś motywacji w czasie roku, czy będzie chciał na nowo sobie wyznaczyć cele, no to szkolenie będzie tam cały czas, będzie zawsze można do niego sobie wrócić. Więc jeżeli ktoś ewentualnie chciałby tą prezentację, to możecie mi wysłać maila na skrzynkę, albo jeżeli będzie więcej takich osób, to zrobię, no nie wiem, jakieś zapisy czy coś, chociaż może Wam tutaj wystarczy. Wyznaczanie celów w biznesie jest tak naprawdę taką podstawą. Wszystkie naprawdę wielkie firmy, wielkie przedsiębiorstwa, wszyscy, to nie, że tylko tacy mali rękodzielnicy to muszą robić, czy małe firemki, wszystkie firmy wyznaczają sobie cele. No bo jak mamy dążyć do czegoś, tak naprawdę nie wiemy, co my chcemy osiągnąć, w jaki sposób chcemy osiągnąć, nie mamy nic zaplanowane, więc musimy sobie zawsze wyznaczać cele. Nie możemy coś dążyć do czegoś, czego tak naprawdę nie znamy. Nie wiemy, co jest na końcu, więc to jest tak naprawdę obowiązkowe. Musimy wiedzieć, po co coś robimy. I zawsze, choć nie wiem co, musimy mieć wyznaczony cel. Ja się skupię teraz na rękodziele. Więc czy ktoś szyje, nie wiem, maskotki, czy chusty, czy robi biżuterię, czy nie wiem, robi figurki z drewna, czy cokolwiek robi, musisz sobie wyznaczyć cel. Ja będę mówiła dzisiaj o celu rocznym z podziałem na mniejsze cele. Wszystko Wam to dokładnie opowiem. Więc skupmy się na takim ogólnym, jednym dużym celu, prawda? Jeśli nie wyznaczysz sobie takiego celu, czyli to, co Ty chcesz osiągnąć, po co Ty tak naprawdę masz tą firmę? Dlaczego Ty chcesz być, tak, w tej firmie? Dlaczego chcesz być samodzielny? Musisz to wiedzieć. Jeżeli tego sobie nie wyznaczysz, no to będziesz po prostu działał tak po omacku. Raz zrobisz to, a może to, prawda? I to nie będzie przynosiło tak naprawdę na dłuższą metę żadnych efektów i to Cię na pewno bardzo zniechęci. I jeśli nie wyznaczysz sobie takiego konkretnego celu, do którego zmierzasz, co jest na końcu tej Twojej podróży, tego Twojego roku, co chcesz osiągnąć na koniec danego roku, no to nigdy się tak naprawdę nie dowiesz, czy Ty to w ogóle osiągnęłaś, prawda? I teraz pisałam niedawno na grupie taki post na temat... Nie, ja dopiero zaczynam, bo widzę, że ta Iwonka pisze, że bardzo się spóźniam. Nie, Iwonka dopiero zaczynam, się długo rozkręcam zawsze. Pisałam niedawno na grupie taki temat, też na temat, taki post na temat wyznaczania celów i nawiązałam tam do podróży do Japonii. I tutaj tak samo chciałam Wam nawiązać, ale zaraz Wam powiem, jak chcę to odnieść do naszego biznesu. No i właśnie wyobraźcie sobie,
że oglądałyście jakiś fajny film w telewizji, może być nawet nudny, ale była, powiedzmy, akcja rozgrywała się w Japonii. Były tak cudowne krajobrazy i wszystko, co było w nim przedstawiane, tak was bardzo zauroczyło. Ta kultura, te tradycje, te sposoby, te zachowania. Ten kraj po prostu was zauroczył i stwierdziłyście, mam cel. Muszę tam pojechać. To jest mój cel. Ja po prostu chcę tam dojechać. No i teraz, co z tym celem dalej zrobić? Bo takie mówienie sobie tylko, no muszę tam pojechać, no muszę. No to ja też tak sobie mówię, no muszę sobie kiedyś tam pojechać na wyspy, tak, na Karaiby, na Hawaje, gdzieś sobie chcę pojechać. No ale to takie jest muszę. Ale jak ja sobie napiszę i wyznaczę, że ja tam chcę i bardzo się tego chcę, to muszę to rozłożyć na takie czynniki pierwsze, prawda? Czyli musisz tak naprawdę się dowiedzieć, jak odbyć taką podróż, jak tam w ogóle dotrzeć. No i zaczynasz szukać informacji. I tutaj to podróż do Japonii, zobaczcie, ja tutaj tak mniej więcej rozłożyłam, zaraz wam to pokażę dokładniej. Ile rzeczy trzeba się dowiedzieć. Przede wszystkim podróż, jaki transport, jakie są koszty całości, kulturę, zachowania, jaka tam jest w ogóle pogoda, w co my się mamy ubrać, kiedy mamy, co, w jakich sytuacjach, jakie są hotele, prawda? Wszystkiego musimy się dowiedzieć. No i chciałaś, rozłożyłaś sobie to na czynniki pierwsze i codziennie, powiedzmy, godzinę siedzisz i sobie to studiujesz. Jednego dnia uczysz się na temat podróży, przeszukujesz, nie wiem, trasy, sprawdzasz na lotniskach, jakie są ceny, jakie są połączenia. Gdy drugiego dnia godzinkę siedzisz i na przykład sprawdzasz sobie koszty hoteli, jak tam dotrzeć do tych hoteli i po prostu poświęcasz na to czas. I pomimo, że dużo czasu zajmowało ci codziennie szukanie tych informacji o tej Japonii, to twój cel widziałaś. Twoim celem była podróż do Japonii. I tak bardzo chciałaś osiągnąć ten efekt, czyli wyjechać do tej Japonii, że po prostu wiedziałaś, że musisz się do tego dobrze przygotować, żeby później przyjemnie spędzić tam pobyt. I nie przerażało cię tak naprawdę to, że masz tyle rzeczy do nauki, do zapoznania, do przeczytania, prawda? Więc jak mamy tą Japonię, no to co my tutaj możemy wiedzieć? Podróż, jaka jest transport, jak tam dojechać, ile czasu to trwa? Zobaczcie, ile rzeczy jest na temat, to nie jest wypisane wszystko. Ile rzeczy trzeba się dowiedzieć, żeby wyjechać na przykład do... Bo to jest egzotyczny kraj, prawda? To nie jest Europa, więc egzotyczny kraj. Czy jest nam potrzebna wiza? Co mogę wziąć w ogóle na podróż? Co tam można wieźć? Co można nie wieźć? Jak się będę poruszać? Jakie są koszty podróży? Jakie są koszty hoteli, wyżywienia? Ile pieniędzy musisz wziąć ze sobą? Jakie są zachowania, kultury, tradycje? W jaki sposób zachowywać się, nie wiem, w stosunku do mężczyzn, do kobiet? Czy są jakieś różnice? Gdzie tam będziesz spać? Co się ubrać? W zależności, kiedy pojedziesz, o jakiej porze roku, no to różna może być pogoda, prawda? Więc to wszystko tak naprawdę, zobaczcie, tu jest cała góra rzeczy do jednego celu. Ile rzeczy musisz się dowiedzieć, zaczynając od zera, no bo nigdy w życiu nie byłaś w tym kraju, prawda? Więc zaczynasz od totalnego zera, wszystko. Co tam jest rarytasem, co tam warto jeść, czego lepiej w ogóle unikać, czy warto jeść na jakichś targach, czy lepiej w restauracjach. Jest cały ogrom rzeczy, których lepiej się dowiedzieć. Pamiątki, co warto przywieźć, co nie. Pomoc medyczna, ubezpieczenie, jak to wszystko wygląda. To jest naprawdę, zobaczcie, jaki to jest ogrom rzeczy do przygotowania, żeby odbyć taką podróż, czyli osiągnąć swój cel. No i teraz sobie tak pomyśl, gdybyś ty nie miała takiego szczegółowego planu, ja tak specjalnie dużo mówiłam o tej Japonii, żeby było tutaj takie nawiązanie trochę do biznesu, przełożenie, ile my się rzeczy musimy nauczyć w naszym biznesie. Dlatego tak to wypisałam, nie będę już więcej o tej Japonii mówiła. Jeszcze tylko jedno zdanie podsumowujące. I teraz chodzi mi o to, że gdybyś ty tak szczegółowo bardzo się nie przygotowywała, chociaż ja napisałam tylko część rzeczy, to zastanów się, czy ty byś miała udaną i spokojną dla ciebie podróż. No, wsiadłabyś w pociąg, powiedziałabyś, dobra, biorę tyle i tyle pieniędzy, jadę. No, ale byś była cała zestresowana, byś nie wiedziała, czy coś robisz dobrze, czy źle, czy tak powinno być, czy może nie tu, tu powinnam wysiąść, a może tam. Takie nieprzygotowanie powoduje taki chaos, tak samo w takiej podróży, jak i powoduje chaos w biznesie. Nie do końca wiesz, czy coś robisz dobrze, czy nie, czy iść w tą stronę, a może się wycofać, a może powinnam wrócić, a może nie ten samolot, a może ja nie do tego hotelu pojechałam. Rozumiecie, po prostu brak takiego przygotowania
takiego zaplanowania tego wszystkiego powoduje, że zaczynamy się denerwować, stresować, zaczynamy się powoli wycofywać, zaczynamy sobie myśleć, no może jednak ta Hiszpania byłaby bezpieczniejsza, bo to jest tutaj, wsiadam samolotem, jak się tam za dużo o kulturze nie muszę uczyć, o niczym, prawda, pogodę znam. Więc to powoduje, że potem się możemy wycofywać z danego celu. Więc żeby dążyć do czegoś, to musimy mieć dobry plan przygotowany, żeby później iść sobie do tego celu spokojnie, tak jak to powinno wyglądać. I bez znajomości tych wszystkich składników, które tam wypisałam, żywienie, hotele, koszty, transport, byłoby ci o wiele trudniej cieszyć się tą podróżą. O Jezu, jak was dużo już dzisiaj, ale się cieszę. Witajcie dziewczyny. Dziękuję Madziu, przepraszam, że tak zerknęłam tutaj na ten. Nie mogę się skupić, Ewa, masz kolczyki boskie. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Madziu, bardzo mi miło. Fajnie, że jesteście dziewczyny, super. Więc tak jak mówiłam, że trzeba się do wszystkiego przygotowywać. Specjalnie podałam Japonię jako kraj, bo jest to dość egzotyczna podróż i wymaga większego przygotowania, tak jak biznes. Jeżeli ktoś zaczyna biznes, to jest to dla niego wow, takie egzotyczne, bo to nie jest tak siąść i tworzyć, no ale coś więcej w tym biznesie się dzieje. Dlatego jest potrzebne planowanie. I tak samo właśnie powinniśmy postępować w swoim biznesie. Wyznaczamy sobie konkretny cel, tu celem była Japonia, wyznaczamy sobie konkretny cel, który chcemy osiągnąć, rozpisujemy go na mniejsze części, a te mniejsze jeszcze na mniejsze składniki. Ja Wam to wszystko pokażę dzisiaj na szkoleniu, jak to rozpisywać. Planowanie tak naprawdę jest to mega, bardzo, bardzo mocno pomocne narzędzie w osiąganiu celu. Dzięki temu możemy osiągnąć to, co sobie zamierzamy. I to nie jest tak, jak mówiłam na początku, że planowanie nas ogranicza, że my jesteśmy takie, wiecie, wolne ptaki, że my po prostu chcemy mieć swój biznes, chcemy pracować, kiedy chcemy. To nie, jak się ma swój biznes, to musimy planować. I tak pracujemy, jak nam przy swoim biznesie, kiedy nam pasuje. Jeżeli nam pasuje rano 4 godziny, a potem jak dzieci pójdą spać 4 godziny, to w ten sposób pracujemy. Pracując na etacie, pracujemy w ciągu, powiedzmy 8, no ja mówię o takiej standardowej pracy. Pracujemy po prostu ciągle na przykład 8 godzin, więc i tak sobie to regulujemy. Ale planować trzeba i trzeba się z tym przede wszystkim zaprzyjaźnić, bo to jest, no może być wręcz przyjaciel, a nie wróg. I teraz tak, planowanie jest ogólnie takim procesem ciągłym. To nie jest tak, że zaplanujemy coś raz na cały rok i mamy z głowy. Ponieważ może się zdarzyć dużo takich nieprzewidzianych rzeczy, które powodują, że zmienią się nasze nawet i cele, nasze zamiary. No i wtedy musimy parę rzeczy zmienić. Ja Wam powiem jedną śmieszną rzecz. Dzisiaj mamy który? Dzisiaj jest 7. Ja sobie niedawno zaplanowałam ten rok. I chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj pojawiła się tak fajna sprawa w moim życiu biznesowym, że już będę zmieniała plany. Cel może będzie podobny, końcowy, natomiast plany będę musiała troszeczkę pozmieniać, czegoś będę musiała zrezygnować z tego, co robię teraz, na rzecz innych rzeczy. Więc znowu będę musiała planować i to jest właśnie tak, że my planujemy cały czas, bo to nie trzymamy się nigdy tak sztywno planu, że ja zaplanowałam tak i tak musi być po prostu, bo tak jest wpisane. Nie, to planowanie zawsze nam się jeszcze może w trakcie zmienić. I bardzo ważną rzeczą jest to, żeby sobie wszystko zapisywać. Teraz akurat nawet dziewczyny pisały, że są w Biedronce fajne planery za chyba za 15 zł. Fantastyczne i piękne okładki, ale wystarczy nawet, nie wiem, zwykły, ja mam taki zwykły granatowy planer. Ja mam w sumie dwa, no prawie trzy, bo ja bardzo lubię planować. W jednym mam planer, w drugim mam kalendarz i wszystko warto po prostu zapisywać, nie trzymać w głowie, bo nasze myśli są ulotne. Bardzo często się czymś rozpraszamy i mając coś zapisane, wystarczy jedno spojrzenie i my wiemy, co my mamy robić, co mamy w danym miesiącu osiągnąć, do czego my dążymy w ciągu 3 miesięcy i nie musimy zaśmiecać sobie tym głowy, nie musimy myśleć, Boże, co to ja miałam zrobić dzisiaj, a nie może zrobię post, nie, to ja chyba miałam te kolczyki robić. I tutaj dzięki temu, że sobie wszystko zapisujemy, to nie musimy się po prostu stresować, robimy to, co mamy do zrobienia. I teraz wystarczy, że sobie poświęcisz na swoje zaplanowanie tego celu,
jeden, dwa wieczory. Jeżeli będzie Ci za mało, poświęć tydzień czasu, ale siedź i poświęć. Zrób sobie herbatę, kawę, usiądź, ale nie przy telewizorze, tylko usiądź sama. Pomyśl, co Ty byś chciała osiągnąć w swojej firmie. Co tak naprawdę Ci, że tak powiem, w duszy gra? Czy chciałabyś zarabiać? Ile chciałabyś zarabiać? Czy chciałabyś bardziej być znaną marką? Czy chciałabyś może wystąpić w telewizji? Czy może byś chciała mieć jakąś audycję radiową? Czy może zachciałabyś zacząć sprzedawać na kiermaszach? Cele mogą być przeróżne. W zależności od tego, co robicie, jakie macie predyspozycje do tego, może chcesz się na przykład, nie wiem, nauczyć tworzyć kursy online, prawda? Czy prowadzić warsztaty stacjonarne? Celów może być naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale najważniejsze, żeby je sobie wypisać. Siadasz sobie, bierzesz kartkę i wszystko, co Ci przyniesie po prostu, co Ci do myśli, do głowy wpadnie, sobie rozpisujesz. Chciałabym to, to, a później to ubierasz w ramy czasowe, zaczynasz po prostu przekładać, co jest najważniejszym celem, co jest celami pośrednimi. Później, ale najlepiej sobie po prostu siąść i spokojnie rozpisać. Ja sobie tylko zerknę, co piszecie. Oj, nawet 9,93 ceny teraz są. Super, oto chyba nawet ja pójdę po kolejny, bo one są takie ładne, że wiecie, mi się zawsze kolejny przyda. Nigdy też będzie do torebki. Te są tutaj takie biurowe, a będzie do torebki. Super. Dzięki, dziewczyny. Dobra, no i teraz tak. Tylko jak te cele sobie wyznaczyć? Bo ja tak gadam, miało nie być teorii, ale trochę jest. Ale trochę takiej teorii też musi być, chociaż i tak będę Wam mówiła za chwileczkę więcej na przykładzie i tutaj na tym, co mam narysowane. Wygląda to mniej więcej tak, że najpierw wyznaczasz sobie cel główny, ten taki roczny, ten największy. Co Ty chcesz osiągnąć? Na przykład Twoim dochodem, chcesz mieć dochód, nie przychód, tylko dochód. Dochód to jest to, co mamy po odjęciu kosztów. Przychód to jest to, co wpływa na konto. Odejmiemy od tego koszty i mamy dochód. Czyli tak jak to zawsze mówią, na rękę, prawda? Na czysto. Jaki na przykład chcesz mieć dochód, powiedzmy, nie wiem, 3000, 5, 10. To jest Twój cel roczny. Ten cel roczny rozbijasz sobie na mniejsze cele, na takie 3-miesięczne, na kwartalne, prawda? Czyli masz 4 kwartały po 3 miesiące. Każdy 3-miesięczny cel rozbijasz jeszcze na miesięczne. Też będę Wam to wszystko pokazywać, tylko tak trochę muszę Wam napomnieć. Na miesięczne i w ten sposób z miesiąca łączysz ten jeden, drugi, trzeci miesiąc, masz już cały kwartał, potem drugi, trzeci, powstaje cel roczny. Ale to jest tak ogólnie. Najpierw mamy cel główny, potem mamy mniejsze. Oczywiście, jeżeli cel główny nie musi być roczny, on może być półroczny. Możecie sobie robić tylko cele 3-miesięczne. Możecie sobie zrobić cel dwuletni. Chociaż dwuletni to jest dosyć długi, ale jeżeli ktoś chce, oczywiście może. Ja sobie tak tutaj się trzymam tego po prostu rocznego. No ale jaki ten cel powinien Twój być? Twój cel powinien być przede wszystkim konkretny. Nie możesz powiedzieć, że chcę zarabiać więcej. Raz zarabiasz na przykład. Powiedzmy, że dopiero zaczynasz, startujesz, prawda? Więc raz zarabiasz na przykład 800 zł, raz masz 2000, raz masz, nie wiem, 500 zł, różnie. Nie możesz powiedzieć, chcę zarabiać więcej, ale więcej. No co, dostaniesz, zamiast 800 zł dostaniesz więcej, to jest fajnie, to Ci się już pasuje? Nie, trzeba konkretnie. Chcę mieć na przykład dochód 3000, chcę mieć dochód 10 tysięcy. Konkretnie, musicie sobie konkretną kwotę tutaj dać. Twój cel musi być mierzalny. No Ty musisz wiedzieć, czy Ty go tak naprawdę osiągnęłaś, prawda? Jak na przykład powiesz, chcę być bardziej znana, no ale czymś musisz ten cel zmierzyć, tak? Czyli chcę być bardziej znana przez to, że na przykład mam mój fanpage z ruchu organicznego, na przykład dopiero go założyłam, na koniec roku osiągnie 1000 polubień. Ruch organiczny to jest taki zdobywany bez żadnej płatnej reklamy, taki darmowy można powiedzieć, czyli ktoś polubi sam, prawda, bez kupowania żadnych, jak to się mówi, fanów, bez kupowania fanów, bez niczego. Tacy, że fani po prostu sami do Ciebie przychodzą, sami Cię poznają, prawda, ale musisz sobie wyznaczyć mierzalny, musisz umieć go zmierzyć, tak? Jeżeli Twój cel to jest 3000 zł, powiedzmy, no to jeżeli osiągniesz 3000, czy 3500, czy 4, to wiesz, że osiągnęłaś ten cel. Jeżeli osiągniesz 2000, no to wiesz, że jednak Ci czegoś zabrakło, coś by trzeba było poprawić, prawda? Przede wszystkim musi być realny.
możliwy do wykonania i realizacji. Każda z nas ma inny czas przeznaczony na pracę. Nie porównujmy się nigdy z innymi osobami, ponieważ jedna osoba pracuje 8 godzin dziennie i w tym pracuje już powiedzmy 5, 6, 8, 10 lat, tworząc daną rzecz, a druga osoba pracuje 2 godziny wieczorami. I zawsze te cele dla jednej i drugiej osoby będą inne. Osoba, która pracuje 8 godzin dziennie, ma już opanowany, ma fanpage, ma stronę, ma opanowany marketing, nie wiem, płaci sobie za reklamy, prawda? Jest osobą bardzo znaną i na inne będzie wyznaczać cele niż taka osoba, która dopiero zaczyna, która się uczy, która ma mniej tego czasu. Więc cel musi być realny, adekwatny do tego, co my możemy osiągnąć. To nie jest to, że wszystkie sobie stawiamy cel 5000 zł na koniec roku dochodu i wszystkie po prostu, nieważne ile poświęcamy czasu, ten cel osiągniemy. Musi być realny dla Ciebie, ale musi być taki troszeczkę trudniejszy do zdobycia, żeby się trochę wysilić. Nie chodzi mi o to, że to ma być mega trudne, bo się zniechęcisz. Tylko no musi mieć, wiecie, ludzie jak wejdą pod górkę, jak będziecie szły zawsze pod taką lekką górkę, no to będzie Wam łatwo, prawda? Ale tak troszeczkę musi być, żebyście miały większą satysfakcję, jak go osiągniecie, ale nie, że Wy macie 2 godziny dziennie, jedną rzecz szyjecie tydzień i chcecie, nie wiem, 10 tysięcy na przykład miesięcznie zarabiać. No jeżeli macie takie drogie rzeczy, to jak najbardziej, ale ja mówię o takim typowym rękodziele, prawda? Więc on musi być taki realny do osiągnięcia. Musi być też atrakcyjny, musi być dla Was ciekawy, musi Wam się ten cel podobać. Bo jeżeli ktoś nie lubi kamery, prawda, no to nie możesz sobie dać za cel, że Ty będziesz sławnym YouTuberem. Oczywiście możesz sobie wykupić kursy i możesz do tego powoli dochodzić, ale nie zawsze jest powiedziane, że w ciągu roku to osiągniesz. Ja też zawsze unikałam kamery, bardzo nie lubiałam, nie wyobrażam sobie w ogóle wystąpień publicznych, co prawda tu nie ma publiczności, Wy jesteście tutaj, ja tylko sobie zerkam na Was, ale gdzieś przełamałam ten strach, ten stres, nawet się tak bardzo, nie wiem, nie zacinam, nie jąkam, robi się jeszcze trochę czerwona, ale to chyba z emocji i z radości. I gdzieś ten cel też tam mi po głowie chodził, też chciałam, ale jeżeli jesteś osobą tak bardzo skrytą i taką, że wiesz, że tego nie przełamiesz, będzie Ci ciężko, to nie wyznaczaj sobie takiego celu, który będzie Ci bardzo źle się osiągało. Jeżeli nie lubisz pisać, po prostu nie potrafisz dobrze pisać, to nie pisz sobie celu, że Ty będziesz sławną blogerką, że będziesz pisała świetne artykuły, bo będzie Ci go ciężko zrealizować, prawda? Łącząc to oczywiście z rękodziełem, bo my musimy ciągle jeszcze pamiętać, że my to wszystko mówimy o rękodziele. Więc oprócz tego, że Ty będziesz tworzyć to rękodzieło, musisz siedzieć i sobie powiedzmy pisać te posty. Więc ten cel powinien być taki przyjemny, żeby trochę, tak jak mówię, trochę wysiłku trzeba w to włożyć, bo trzeba przełamywać jakieś takie swoje strachy, jakieś takie wewnętrzne blokady. Trzeba to przełamywać, bo tak jak zawsze mówię, no po prostu strach ma ogromne ślepiska i czasami nam się wydaje, że coś jak zrobimy, to nie wiadomo co się stanie, a jest wręcz odwrotnie, są bardzo fajne reakcje, bardzo przyjemna i potem żałujemy, że tak późno coś zaczęłyśmy robić, ale pamiętajmy też, że trzeba iść pod małą górkę i nie rzucajmy się, że tak powiem, na bardzo głęboką wodę, żeby robić coś, co wiemy, że tak naprawdę nie lubimy i nie będziemy robiły, bo nam będzie ciężko to do tego dążyć. No i oczywiście cel musi być ubrany w konkretne dane, w daty. My musimy napisać, kiedy to chcemy osiągnąć, bo jak ja sobie na przykład bym powiedziała, no ja bym chciała te 5 tysięcy dochodu, no ale kiedy? No to tam, no jak mi się rozkręci ta firma, to tak może za 2 lata, no tak, no może na przyszłe lato i tak w sumie to ja tak sama nie wiem, kiedy bym to chciała. Nie, musi być po prostu konkretnie, ponieważ tak jest, tak nasz umysł działa, że w momencie, kiedy widzi, że coś ma do zrobienia, że coś jest do osiągnięcia, to my idziemy tą ścieżką i do tego dążymy. Jeżeli nie mamy nigdzie tego zapisanego i tak naprawdę nie wiemy kiedy, no kiedyś tam w przyszłości, no to jest wszystko takie rozmymłane, wiecie, takie... Wszystko musi być po prostu ubrane w konkrety. Oczywiście te daty nam się mogą przesunąć. To nie jest tak, że jak nie osiągniemy tego celu, tam nam braknie, nie wiem, 100 czy 200 zł, to jest tragedia. Nie, to nie chodzi o to. Zawsze są różne sytuacje, które powodują, że nam się mogą te plany pozmieniać, ale konkretnie muszą być daty. Zerknę tylko, co piszecie. Dzięki za serducha.
Jest Agnieszka, cześć. Cześć Agnieszko, witam. Pięknie wyglądasz w tym kolorze. Oj, dziękuję bardzo. Dziękuję, Sabinko, bardzo mi miło. No i teraz już wiesz, jaki powinien być cel, prawda? Mierzalny, konkretny, atrakcyjny, ubrany w daty i realny, prawda? Takie muszą być nasze cele. No i teraz cel główny, roczny. Tutaj rozpisałam to, co Wam wcześniej powiedziałam, co Wam tylko tak wspomniałam. No niestety nie da się na jednym slajdzie tego wszystkiego w takiej kolejności poujmować. Mamy cel roczny, główny. Teraz musisz się tak naprawdę zastanowić, w jaki sposób go osiągnąć i z jakiej swojej działalności. To, co Ty robisz, to, co możesz się nauczyć, co przyjemnie będzie Ci się uczyło, chociaż włożysz w to trochę wysiłku, w jaki sposób możesz osiągnąć ten cel roczny, rozbijasz go na mniejsze części. To jest to, o czym mówiłam wcześniej. Czyli roczny rozbijamy sobie na 4 kwartały po 3 miesiące. Każdy ten 3-miesięczny łatwiej nam będzie, ja Wam nie mówię, że tak trzeba robić, ale tak Wam będzie łatwiej. Spróbujcie ten sposób, a potem same zdecydujecie, czy jest to Wam potrzebne, czy nie. Rozbijacie sobie na cele miesięczne. Ja tu dałam tylko takie strzałki, bo nie zmieściłoby mi się tyle słów. I oczywiście, oprócz tego, że mamy cele miesięczne, to dobrze by było, żeby wiedzieć, co każdego dnia mamy robić. Żeby nie było takiej sytuacji, że my po prostu, oczywiście to nie jest, że każdego dnia, że musisz bardzo tak napisać, że dzisiaj szyję czerwone kolczyki, no bo nie wiesz, jakie będziesz mieć zamówienia, prawda? Ale trzeba wiedzieć, co chcecie robić. Żeby nie było takiej sytuacji, że wy rano wstajecie, no i tak, nie wiem, może by napisać post, a może bym zrobiła kolczyki. Dzień wcześniej powinno się już przygotowywać to, że wstaję, mówię o osobach, które biorą się powiedzmy od razu do pracy, ten biznes, rękodzieło jest już ich działalnością. Czyli wstają i wiemy, że ja na przykład w tym tygodniu muszę uszyć sobie, nie wiem, 3 pary kolczyków, muszę zrobić 2 posty, muszę uaktualnić moją stronę, muszę się zapisać na jakieś tam targi, muszę przejrzeć, nie wiem, ofertę jakichś, nie wiem, wystaw, czyli po prostu konkretnie sobie rozpisujemy też, prawda, tak jak w kalendarzu, no i po prostu dzień wcześniej już wiesz, jak sobie zaplanować dzień. Wstajesz, odpisujesz na maile, patrzysz, a no dobra, no to dzisiaj mam uszyć zamówienia te kolczyki, no to sobie szyję kolczyki. Albo mam zrobić jakąś maskotkę. Żeby te dni też, żebyście mniej więcej wiedziały. Nie przerażajcie się, dziewczyny. Ja wiem, że dla Was może to jest przerażające. Dobra, napiszcie, dla której to jest przerażające i ja Wam zaraz pokażę, jakie to jest naprawdę łatwe. Bo to, co mówię, jak później zobaczycie od tyłu, jak to wygląda, to może będziecie widziały, że to wcale nie jest aż takie złe. A nie mogłam zacząć tego szkolenia od tyłu, bo byście już nie słuchały początku. Powiedzcie, czy to jest dla Was przerażające? Czy Wy tak planujecie? Czy wyznaczacie sobie cele roczne? Czy dzielicie go na mniejsze? Czy tak po prostu jeszcze no tak troszeczkę ogólnie coś robicie, coś się sprzeda, coś się nie sprzeda, jakoś idziecie do przodu, ale nie konkretnie. Dajcie znać, bo jestem bardzo, dla mnie jest przerażające. Laura, nie przejmuj się, ja zaraz Wam to wszystko dokładnie wytłumaczę. Więc jestem po prostu ciekawa, jeszcze dziewczyny, dajcie też znać, czy to jest po prostu dla Was czarna magia i kupa niepotrzebnej roboty, czy może się jednak przyda. Nie wiem, nie wyświetla mi się tutaj nic, chyba że nie piszecie. Próbowałam, ale wszystko mam zrobić w styczniu. Aha, wszystko mam zrobić w styczniu. No to trzeba to rozbić na mniejsze, zaraz Wam powiem. Nie wiem, czy słuchacie, czy nie, czy dlaczego nie odpisujecie, a może Wy już planujecie, dziewczyny, przyznajcie się, która już siedzi z planerem. Dobra, napiję się jeszcze łyka wody i już przechodzimy dalej. U mnie Grażynka pisze lelum po lelum w planowaniu. Wiecie co, ja też miałam taki czas, że takie było tak, niby coś, niby wiem, że chciałabym, żeby ta moja firma Skarby Ewy, ta pierwsza, gdzie, bo to się zaczęło wszystko od biżuterii, żeby była większa, żeby więcej osób zamawiało i to też było takie błądzenie w mgle, no więcej, ale tak naprawdę nie wiedziałam ile i też na początku tak samo robiłam, po prostu tworzyłam, sprzedawałam, no i to jakoś się tak po prostu samo napędzało, ale nigdy wcześniej nie wyznaczałam celów. I uwierzcie mi, że, no, że to nie jest takie dobre, jakby się wydawało. Zerknę, co jeszcze tutaj piszecie.
Dorota Kopyś, tak jest. Kiedyś nawet próbowałam, ale później nawarstwiły się plany z poprzednich dni i się poddałam. Może było za dużo, Dorota. Może za dużo sobie zaplanowałaś, a może warto przesunąć wtedy pewne rzeczy, żeby to się wszystko fajnie rozłożyło. Planować potrafię gorzej z trzymaniem się planu. No tak, tutaj jest gorzej, ale zawsze ja mówię, że to, co jest napisane, łatwiej nam osiągać, łatwiej nam dożyć, gdy widzimy, co mamy do zrobienia. Ja też czasami tak otwieram ten notes i mówię, o Boże, dzisiaj muszę faktury przygotować do księgowej, ja tak nie lubię tego robić, ale jest zaplanowane i nawet jak nie zrobię tego teraz, mówię, dobra, to coś uszyję, potem to zrobię. No to wiem, że ja i tak to muszę dzisiaj zrobić, że to jest ten termin, kiedy trzeba się przygotować i gdyby to nie było takie zaplanowane na ten dzień, a na następny już bym miała coś innego, to bym mówiła, dobra, to jutro, no to jutro. I tak jutro, aż by mi się zaczęło palić pod nogami. No właśnie zaczęłam. Słucham i po kolei ustawiam rzeczy. Roczny, miesięczny, na styczeń, luty, tygodniowe i na marzec. To straszne, bo jestem w stresie. Laura, nic się nie stresuj. Ja siedzę brokatowym długopisem, że o, Ewelina, to będą po prostu egzotyczne, piękne, normalnie błyszczące notatki, to normalnie do powieszenia. Super. Dokładnie, dokładnie. Planowanie dla mnie to norma. Bez tego marnie bym zginęła. Dokładnie, Małgosiu, bo ty też jesteś, prawda, tłumaczem. Więc też musisz mieć zaplanowane, kiedy co zrobić. Poza tym ten nasz cały biznes wkrada się jeszcze życie normalne, nasze obowiązki, rodzina, dzieci. Wiadomo, ja się staram pracować do godziny 15:30, potem idę do przedszkola po dziecko. No i potem dopiero wieczorami gdzieś tam siadam, zazwyczaj po 21, koło 22. Dopiero wtedy coś tam robię w komputerze, ale gdybym nie miała planu, to pewnie bym siadła, może bym sobie włączyła Facebooka, może jakiś serial, ja praktycznie telewizji nie oglądam, bo tam mało jakichś takich ciekawych rzeczy dla mnie akurat jest, ale w inny czas sobie nadrabiam, ale ja to robię z przyjemnością i ktoś może powiedzieć tak, bo ty nie oglądasz telewizji, ty jesteś taka zapracowana, ciągle coś robisz. Jestem zapracowana, ale to jest dla mnie przyjemność, naprawdę. Lubię wejść sobie, poczytać, co na grupie piszecie, co się dzieje, wymyślać posty, a może tak bym zrobiła, może tu bym zrobiła, może jakieś fajne szkolenie. I ja po prostu to bardzo lubię, mi to sprawia przyjemność i nie jest to dla mnie jakąś taką męczącą pracą. Ja lubię po prostu moje nadgodziny, tyle powiem. Mnie to przeraża planowanie, Iga pisze. Ja nie planuję za bardzo, idę na żywioł. Iwonka pisze, ja z koralkami dzisiaj siedzę. Kolejny pierścień szyję. O, Justynko, super. Basia, to wspaniała teoria, gorzej z praktyką. Zaraz wam praktykę pokażę. Agnes pisze, ja mam każdy następny dzień, mam zaplanowany. Naprawdę łatwiej jest ogarnąć w ten sposób każdy dzień. Dokładnie. Osoby, które nie planują, wydaje mi się, że osoby, które planują, przez to, że trzymają się planu, że konkretnie wiedzą, co chcą zrobić, nie dość, że łatwiej osiągają cele, to może to, nie wiem do końca, czy to może dobrze zabrzmi, czy to dobrze powiem. Nie chcę powiedzieć, że więcej zarabiają, ale właśnie może przez tą organizację, przez to łatwiej im prowadzić cały biznes i jest to dla nich o przyjemniejsze. O, może w ten sposób powiem. Ja robię notatki, co powinnam zrobić, by wyznaczać sobie jakieś cele. Myślę i przetwarzam informacje. Ale listy do zrobienia normalnie uwielbiam mieć. Ja też wszystkie listy do zrobienia, notatki w czasie szycia, często mam też wyciągnięty planer otwarty i tam sobie zapisuję wszystkie różne takie myśli, które mi gdzieś tam wpadają do głowy, no bo jednak przy sutarzu dużo czasu spędzam przy szyciu, więc różne rzeczy sobie tam wpisuję. Siedzę i zapisuję, słucham i próbuję planować. Dobra, do dziewczyny. No to przechodzimy dalej. No to teraz jak już wiecie, jaka jest piramida celów? Tak, czyli mamy rok, potem mamy te kwartały, potem mamy miesiące i jeszcze dobrze mieć zaplanowany, rozpisany swój dzień. To trzeba to rozpisać w planerze i w kalendarzu. I bardzo fajnie jest zrobić sobie taką tablicę celów. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Żeby cały czas mieć przed oczami to, do czego dążysz. Co innego jest rozpisać wszystkie cele w planerze, w kalendarzu. Możecie mieć taki wielki roczny planer na ścianie, to jest coś fantastycznego. Możecie mieć taki planer, wiecie, taki normalny, ale dobrze mieć tablicę celów. Ja się przełączę teraz na dużą kamerę, bo chcę wam pokazać. Słuchajcie, bo teraz mi się tu obraz przesunął. To jest, co wam teraz pokażę, to jest przykład totalnie wymyślony, tak? To tylko, żeby wam pokazać, o co chodzi. To jest taka przykładowa, nie wiem, czy to widać. Odsunę trochę. To jest taka przykładowa, kolorowa tablica celów. To są cele na 2019 rok. Cel roczny.
to tutaj na środku to jest cel roczny. To nie jest to, że ja to osiągnę w styczniu. Powiedzmy, że to jest mój. Ja sobie teraz tak wymyślę. To nie jest to, że ja osiągnę to w styczniu. To jest mój cel roczny. Ja chcę w grudniu mieć dochód 5000 zł. Wy sobie piszecie, co chcecie. Fajnie, jak taka tablica celów też jest kolorowa, przyciągająca uwagę, taka przyjemna. Nie tam gdzieś na małej karteczce napisane i tego nie widać. Na tablicy korkowej, gdziekolwiek zawsze macie miejsce, żeby to gdzieś sobie w jakimś kącie powiesić. Zobaczcie. To jest ta tablica. I to jest mój cel główny. Czyli to jest mój dochód w wysokości 5000 zł. Co ja jeszcze bym chciała? Chciałabym tutaj zacząć prowadzić warsztaty online, powiedzmy, i stacjonarne. To są moje cele, można powiedzieć, takie dodatkowe, pośrednie. Te wszystkie cele, które tu są, dodatkowe, one spowodują, że ja osiągnę ten mój cel główny. Chciałabym oczywiście prowadzić warsztaty online, jeszcze ich nie robiłam, ale chciałabym zacząć, i warsztaty stacjonarne. Chciałabym, powiedzmy, tutaj co tu mam za miesiąc, czerwiec. W czerwcu chciałabym być na jakichś targach i kiermaszach, na jakimś kiermaszu, może to być jakiś letni, obojętnie. Na jakichś targach, jeszcze nigdy nie byłam, chciałabym zacząć jeździć. Chciałabym też sobie założyć swój fanpage i na przykład sklep, i na koniec roku chciałabym osiągnąć 1000 polubień. Prawda? 1000 fanów, oczywiście nie kupionych, nie żadnych, samych takich, którzy po prostu do mnie przyjdą, żeby oglądać to, co ja robię. I jeszcze dodatkowo moim celem w przeciągu roku będzie strona www. Ja tu napisałam fanpage plus sklep, ale ten sklep równie dobrze może być tutaj po prostu na tej stronie, prawda? I dzięki temu fanpage'owi i temu, że założę sobie stronę i powiedzmy, że chcę, żeby ta strona wystartowała w marcu tego roku, to dzięki tym dwóm rzeczom spowoduje też, że będę więcej osób ode mnie kupi, więcej osób dowie się o tym, co ja mam, co robię, i to też będzie właśnie wpływało na ten mój cel, na ten główny cel. I co, jak uważacie, czy taka tablica celów jest fajna? Dla mnie jest idealna. Ja mam moją tablicę celów, ja wam jej nie pokażę. Mogę wam ewentualnie na koniec roku powiedzieć, które z tych celów się spełniły, i wtedy wam pokażę, chociaż tam już będzie mała zmiana, mała korekta zrobiona. Powiedzcie, czy robiłyście kiedyś takie sobie tablice celów? Czy to jest dla was fajne? Bo ja wam powiem, że ja jestem ogólnie wzrokowcem i bardzo lubię, jak coś jest pozaznaczane jakimiś mazakami. Bardzo często sobie zaznaczam w notatkach jakieś kolorowe karteczki. Lubię, a takie coś, taka tablica jest dla mnie motywująca. Nie trzeba naklejać żadnych obrazków, są takie mapy marzeń, czy tablice marzeń. Nie, wystarczy sobie rozpisać cele, żeby wiedzieć co, kiedy. To jest taka przypominajka, takie przypomnienie tego, co chcemy osiągnąć. Ja się przełączę tutaj z powrotem na kamerę. Zerknę tylko sobie, co piszecie. I zaraz wam to wszystko omówię, jak to później rozpisać na takiej kartce, bo to są dwie osobne rzeczy. Tu mamy tablicę celów, czyli taką wizualną przypominajkę, coś, co nam w fajny sposób, oczywiście ja sobie zrobiłam chmurki, wy sobie możecie to, nie wiem, w jakiś bardzo fajny sposób ozdobić, jakieś ikonki dodać, coś, żeby was tak bardziej motywowało. Ania pisze, czemu nie pokażę? Wiecie co, no może wam za jakiś czas pokażę, muszę tam wprowadzić małą korektę w związku z tym, że trochę mi się coś już szybko, dopiero się zaczął rok, ale już się zmieniło, więc jedną rzecz muszę stamtąd usunąć na rzecz drugiej i może wam pokażę następnym razem. Moją tam jest oczywiście mój cel jeszcze prywatny. No dobra, to wam może pokażę następnym razem, ściągnę, bo mam już przypiętą do tablicy korkowej, żeby sobie ją widzieć. Nie, ale bardzo fajny pomysł, bo jestem wzrokowcem. No właśnie. Często jest to, wiecie co, nawet czytałam takie coś, że kiedyś, dawno temu, jak było mniej internetu, mniej ludzie siedzieli w internecie, to wystarczyło, że zobaczyliśmy jakiś produkt, jakiejś marki od 5 do 7 razy, żeby ją zapamiętać. Natomiast teraz, przy natłoku tych wszystkich informacji, które nas atakują z każdej strony, bombardują, zobaczcie, jak wy szybko lecicie przez Facebooka. Często jest tak, że robi się tak,
trzeba co najmniej od 10 do 14 razy zobaczyć daną markę, żeby w ogóle się nią zainteresować, żeby ona się gdzieś tam w głowie utrwaliła. Zobaczcie, jaka duża różnica. Więc jeżeli my sobie ten cel zobaczymy raz, no to o nim zapomnimy. A jak będziemy na niego cały czas sobie, ja tam tak zerkam, wiecie, bo ja tam mam moją tablicę, cały czas będziemy sobie na niego zerkać, to też, wiecie co, może sobie to tu, to też łatwiej nam będzie do niego dążyć. Zerknę, co macie. Nie robię kartek celów. Magda pisze, ja robiłam przy planie biznesowym w szkole. Ha, bardzo fajne, dzięki Laura. Nigdy nie robiłam, ani wyznaczałam celów. Ja mam mapę marzeń. Tak, słyszałam kiedyś o mapie marzeń, ale w mapie marzeń jest chyba tak, że się też wkleja zdjęcia, prawda? W takiej mapie. Fajne są też mapy. Ja jakoś tak, no w sumie nie robiłam, ale podoba mi się pomysł mapy marzeń. Tablica celów w przypadku biznesu bardzo fajnie, na mnie przynajmniej działa. Ponieważ jest to tak zwana tajemnica biznesowa danej firmy, Sylwia pisze. Nie mam takiej tablicy, cele na rok wpisałam w planer, ale bardzo fajny pomysł, dziękuję Madziu. Większość z nas tworzących rękodzieło chyba jest wzrokowcami. Tak, super tablica, dziękuję bardzo. Nie, proszę nie pokazywać to pani prywatnej firmowe sprawy. No pokaż, pokaż, nie wstydź się tak poglądowo, fajne pomysły masz. Ale ja na tej mapie celów nie mam wpisanych pomysłów. Mam podobnie rozpisane. Wygląda to podobnie. Tylko po prostu są całkiem inne cele. Jest ich, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I w sumie tam jeszcze jeden powinien być 10. Więc no, trochę jest. Ja mam taki cel zaznaczony na całej stronie w spersonalizowanym przeze mnie kalendarzu, który zaglądam codziennie, a te mniejsze, trzymiesięczne zaznaczam sobie w ramce tygodniowego kalendarza. Bardzo fajnie, Aleksandra, to jest naprawdę super ważne, żeby to po prostu cały czas widzieć. Tak, zdjęcia i obrazki, własne rysunki, super. I właśnie to, tak jak Agnieszka tutaj napisała na końcu, właśnie tak samo jak jest taka mapa marzeń, że my cały czas to widzimy, cały czas skupiamy wzrok, cały czas przyciągamy te pozytywne myśli, te pozytywne, tak jak mam tu kwotę, tak? Mam fajną kwotę 5000, super, dochodu, nie przychodu, dochodu. Ja cały czas widzę i do tego dążę i wszystko robię, żeby tą kwotę osiągnąć. No oczywiście jak my ją osiągniemy po pół roku, to jest super, no to możemy sobie wyznaczać kolejny cel na następny czas, prawda? No dobra, przechodzimy dziewczyny do rozpisek. I na razie tak jeszcze też trochę ogólnie, a za chwilę Wam to dokładnie powiem. Ja to rozpisałam tutaj w formie takiej prezentacji, ale mam też rozpisane, nie wiem czy to widać, potem Wam pokażę. O, przełączę się później na duży ekran, żeby było lepiej jeszcze widać, że można to zrobić na kartce. Ja mam na przykład, wyznaczyłam sobie mój, to jest wymyślony oczywiście przykład, mój cel roczny, że to jest dochód w wysokości 5000 zł. I to jest cel na grudzień 2019 roku. No i teraz tak naprawdę każda osoba robiąca rękodzieło musi się zastanowić, jak to osiągnąć, z jakiej działalności, no bo skądś te pieniądze musisz, prawda, wziąć. I co ty tak naprawdę potrafisz robić, a co możesz się nauczyć, co to będzie wymagało od ciebie, tak jak mówiłam wcześniej, małego wysiłku, ale nie będzie dla ciebie takie bardzo męczące i tak jak mówiłam, jak ktoś nie lubi pisać, no to ciężko mu się będzie pisało, jak ktoś nie ma takiego, wiecie, lekkiego na przykład pióra, prawda? Więc w jaki sposób? No to ja tutaj mówię na podstawie biżuterii. Ja na przykład mogę sprzedawać biżuterię, prawda? Mogę prowadzić warsztaty online. Nawet jeżeli tego nie robiłam, to stwierdzam, że ja się tego mogę nauczyć. Brałam udział w różnych warsztatach, oglądałam różne kursy, kupowałam różne kursy, mogę wykupić kurs, dzięki temu się nauczę, w jaki sposób robić sobie takie warsztaty. No i nauczę się robić warsztaty. Mogę prowadzić warsztaty stacjonarne. Tak, powiedzmy, mam pracownię swoją, mam swoje miejsce, nawet jeżeli nie mam pracowni, ale mam, nie wiem, mieszkanie, dom, w którym jest tak, że mam ten jakiś tam jakby to powiedzieć, że mam ten dom pusty na jakiś tam czas, że mogę go wykorzystać na warsztaty, tak? Mogę dzieci gdzieś komuś oddać lub nie wiem, pod opiekę babci, czy gdzieś tam indziej i że mogę się skupić na tych moich uczestnikach. Mogę na przykład prowadzić warsztaty stacjonarne, mogę także prowadzić w domach kultury różnych, prawda? Niekoniecznie u siebie w domu. Możemy wyjazdowo w jakiś sposób
robić. Możemy się pod jakieś większe imprezy podpiąć, gdzie są różne techniki, więc tutaj jest bardzo, bardzo dużo możliwości. Mogę na przykład sobie, a tu jest napisane targi oczywiście, brać udział w różnych targach i kiermaszach, no bo z czegoś muszę te pieniądze zarobić, prawda? I mogę na przykład robić sobie tutoriale dla innych stron, dla blogów, dla sklepów, prawda? W ten sposób mogę zarabiać. Wiecie, ja już się nawet tak zastanawiałam, dziewczyny, nad takim szkoleniem następnym, bo ja jedno piszę, a już drugie wymyślam. Nawet sobie tutaj zapisałam na ten temat, ale nie będę pokazywać, to reklama była, karteczek. Więc mam tutaj zapisane takie szkolenie, że czy chciałybyście takie szkolenie, jak można zarabiać na rękodziele w inny sposób, oprócz sprzedaży samych produktów. No bo zobaczcie, tych rzeczy jest naprawdę tutaj dużo, bo mamy i warsztaty, i są targi, są kiermasze, jakieś takie jarmarki, są tutoriale, są jakieś e-booki możemy robić, więc dużo jest tych rzeczy. I tak sobie pomyślałam, że może za jakiś czas, czy byłybyście zainteresowane takim właśnie szkoleniem, w jaki sposób można zarabiać na rękodziele oprócz samego tworzenia, bo samo tworzenie jest cudowne, fantastyczne, ale czasami mamy taki produkt sprzedajemy, że ciężko nam z samej sprzedaży rękodzieła osiągnąć dany dochód. Taka jest prawda, że jeżeli ktoś ma na przykład 4 godziny dziennie może przeznaczyć na rękodzieło, no to ciężko mu będzie osiągnąć nawet te 5 tysięcy dochodu, bo jeszcze pamiętajmy, że są koszty. Ja mówię o tym, co jest na rękę, czyli musielibyśmy zarabiać, nie wiem, 7 tysięcy czy 6 tysięcy, prawda? Tutaj dochodzą już różne koszty. Czyli musimy coś dodatkowego z tym naszym rękodziełem robić. Zobaczcie, ile dziewczyn robi na szydełku rzeczy. Może przecież nagrywać takie, może robić warsztaty. Ja sama robię warsztaty, prawda? Robiłam i dziewczyny brały udział w tych warsztatach, robiłyśmy kolczyki, bransoletki. Też w ten sposób się zarabia. I ja zarabiam, można powiedzieć, pośrednio na rękodziele, bo jakby pokazuję cały czas to rękodzieło. Więc tak się zastanawiam, czy chcecie takie szkolenie. Więc dajcie, chcemy bardzo. Iga pisze, że tak, ja bym chciała się nauczyć, jak odnajdywać różne eventy typu jarmarki, kiermasze, bo mam z tym problem, znajduję wszystko w akcie. Jak najszybciej poproszę, Magda pisze. Pewnie, że chcemy, tak, chcę. Dobra, widzę, że chcecie. Osiągam. Ja jestem uparta w tym, co robię, zawsze osiągam cele i chodzi cel za mną, aż go osiągnę, potem stawiam sobie następny. Świetnie, Ewcie, normalnie gratuluję, bardzo fajnie, to jest bardzo dobra cecha charakteru. Czyli widzę, że chcecie, tak? Poproszę jak najszybciej. Okej, okay. Dobra, to ja przemyślę temat, rozpiszę sobie wszystko i dam Wam znać, bo myślę, że to jest takie fajne, bo to też możemy podpiąć pod każdą grupę rękodzielniczą, czyli nie tylko osoby, które nie wiem, tworzą biżuterię, ale cokolwiek robimy, cokolwiek wytwarzamy, wszystko możemy pokazać i wszystko tak naprawdę możemy sprzedać. W tym momencie sprzedajemy naszą wiedzę, a nie sam produkt. Dobra, to też pomyślę. To Wam dam znać jeszcze w grupie oczywiście. No dobra, więc ja sobie tak tutaj rozpisałam, co bym się mogła nauczyć, co już umiem robić, żeby te 5 tysięcy z czegoś pozyskać, prawda? No i oczywiście ten mój rok, który Wam wcześniej pokazywałam, dzielimy sobie na kwartały. Ja sobie tutaj rozpisałam jeden kwartał. Czekajcie, tylko sobie zerknę, jak to mam rozpisane na następnym slajdzie. Czekajcie. Dobra, już mam rozpisane. No i dobra. I teraz tak, styczeń, marzec. Myślę, jakby Wam to teraz pokazać. Więc jak mam ten mój rok rozbity na 4 kwartały. Pierwszy kwartał to jest styczeń, marzec, oczywiście potem mamy kwiecień, maj, czerwiec i tak po kolei mamy rozbity. No i żeby... O, teraz Wam tu pokażę. Nie wiem, czy to widać. I tu mam mój pierwszy kwartał. I żeby osiągnąć te ostatnie 5 tysięcy, to ja sobie w każdym kwartale podnoszę, powiedzmy, moją wysokość tutaj dochodu. Najpierw powiedzmy było 2 tysiące, później sobie w następnym kwartale robię 3 tysiące, 4, aż osiągnę 5. Po to dzielimy, żeby stopniowo do tego dojść, no bo nikt
No oczywiście jak ktoś dojdzie, to jak to super, w ogóle fantastycznie, ale ciężko jest tak, że w pierwszym kwartale my od razu mamy te 5 tysięcy, chyba że mamy jakiś unikatowy produkt, wiecie, naprawdę bardzo, bardzo drogi, no to tak, ale ja mówię o takim przeciętnym rękodziele. No i teraz się zastanawiam, wiecie co dziewczyny, ja muszę sobie tylko sprawdzić, jak ja sobie to tutaj, bo widzę, że sobie tu, dobra, mam rozpisane, bo myślałam, że nie wszystko rozpisałam, ale już widzę, że sobie rozpisałam. Czyli ten mój pierwszy kwartał rozpisuję sobie na te 2000 zł. I te 2000 zł to też trzeba pamiętać, że to nie jest styczeń, tylko to jest marzec. Czyli każda ta kwota, która jest tutaj wypisana, dotyczy ostatniego miesiąca w kwartale. Czyli jeżeli w pierwszym kwartale mam 2000, to nie jest to, że 1 stycznia mam, ale 31 marca mam, chcę osiągnąć 2000, prawda? Jak tutaj mam 3000, to mam kwiecień, maj, czerwiec, czyli na koniec czerwca ja chcę mieć dochód 3000 zł. W ten sposób. Rozumiecie, że to jest tak jakby na koniec. Tak samo jak ten ogólny dochód roczny jest na koniec, że ja chcę na koniec roku w danym miesiącu mieć taki dochód. Ja Wam mówię taki totalnie, taki wymyślony przykład, taki, żeby był dla Was w miarę taki... No tak konkretnie z rozpisanymi kwotami. Łatwo jest mi bardzo mówić na temat dochodu, natomiast cele mogą być całkiem, całkiem inne. Akurat co do dochodu, to łatwo możemy wyliczyć, dlatego też taki przykład tutaj podałam. No i tak, styczeń, marzec, czyli w marcu ja tutaj napisałam, chcę mieć te 2000 zł tego dochodu. No i jak ja sobie w tym przez te 3 miesiące tutaj ten dochód pozyskam? Ze sprzedaży biżuterii, z warsztatów, z tych rzeczy, które tu wpisałam. Powiedzmy, z warsztatów stacjonarnych chcę założyć fanpage'a, bo jestem, nic nie mam, fanpage'a i założyć stronę www. No i dobra, i przechodzimy do rozpiski. Przekopiowałam sobie to. Muszę zobaczyć, coś jeszcze tutaj podopisywałam. No i dobra, no i zobaczcie. I tutaj mam te moje 3 miesiące rozbite na miesiące. Wiecie co, ja się długo zastanawiałam nad tym, jak Wam to pisać, bo zawsze jest problem z kwotami netto i z kwotami brutto. Jedni mówią o netto, drudzy mówią o brutto, więc ja napisałam, że chcę mieć 2000 dochodu, czyli to, co jest na rękę, natomiast tutaj pod każdym miesiącem wpisałam mniej więcej, ja nie liczyłam tych kosztów dokładnie, ile trzeba by było mieć więcej na opłacenie wszystkich kosztów. No każdy ma inny. Jeden sam sobie robi księgowość, drugi płaci 120 zł za księgową, więc wy sobie to same musicie wyliczyć. To jest tylko taki naprawdę, dziewczyny, i przepraszam, i panie Kazimierzu, i Dominik jeszcze jest, to jest taki po prostu przykład, prawda? Więc to jest tylko tak do ogólnego pokazania. Więc jak ja w marcu chcę mieć te 2000 tego dochodu, no to zaczynamy od stycznia. No to w styczniu zakładam fanpage'a. No chciałabym, żeby na koniec tego stycznia mieć chociaż 50 fanów. Takich fanów, którzy naprawdę do mnie przyszli. Żeby po założeniu fanpage'a mieć 50 fanów, no to trzeba być naprawdę systematycznym, trzeba prowadzić ten fanpage, trzeba ciekawie prowadzić, trzeba nawiązywać relacje, trzeba fajne treści wrzucać. Więc każda z tych rzeczy, która jest w danym miesiącu tutaj wypisana, wymaga od nas systematyczności, takiego można powiedzieć wysiłku, no bo nie zapominajmy, że my jeszcze w międzyczasie tworzymy nasze rękodzieło. Więc to tak naprawdę, żeby mieć biznes, który osiąga jakieś wyniki, nie tylko zarabia na materiały i na koszty, no to trzeba trochę siebie poświęcić. Ja zawsze tak mówię, że to nie jest tak różowo, że to tak, wiecie, przejdziemy na swoje, tworzymy i wszyscy drzwiami, oknami do nas się pchają. Trzeba naprawdę dać z siebie, ale w każdym biznesie tak jest. Jeżeli ja bym nie tworzyła rękodzieła, tylko bym zaczęła całkiem, nie wiem, coś innego, tworzyłabym okna, nie wiem, firmę i bym zaczęła, nie wiem, okna na zamówienie robić, no to te osoby też naprawdę poświęcają dużo czasu. Zresztą same wiecie, jak często, nie wiem, słuchacie telewizji, jakieś wywiady, oglądacie, jak ludzie dochodzą do swoich celów, do tego, żeby mieć ten biznes naprawdę opłacalny, jakim wysiłkiem, jak dużo czasu poświęcają. Nie chodzi mi kosztem rodziny, ale często jest tak, że na początku jednak musimy się bardziej sprężyć i dzięki temu, że mamy te wyznaczone cele i te plany, potrafimy się bardziej przede wszystkim skupić na tym, co chcemy robić, tym bardziej, że żeby osiągnąć coś więcej, no tych rzeczy trochę nam się jednak nazbiera, prawda? Więc powiedzmy, że ja w styczniu chcę założyć fanpage i mieć 50 fanów. Dodatkowo chcę założyć sobie
Ja tutaj pisałam sobie, o, na tej mapie tutaj, pamiętacie? Napisałam sobie tutaj, że chcę mieć stronę www, ale chcę tą stronę mieć dopiero w marcu. Więc ja w styczniu muszę założyć tą stronę, czyli wykupić sobie domenę, powiedzmy, i hosting. Często one są darmowe, często w jakichś cenach promocyjnych, ale muszę to mieć. Muszę po prostu już się tym zająć. Mogę sobie poświęcić na to miesiąc. Mogę sobie poszukać, gdzie będzie najlepszy, jaki, jaką wybrać, może nazwę wybrać. Więc tutaj się muszę tym zająć. Po to zajmuję się w tym styczniu, żeby w marcu później już tą stronę mieć. Więc to nie jest tak, żeby po prostu łapu-capu wszystko na szybko. Po to jest to planowanie, żeby sobie to wszystko dokładnie porozpisywać. Zaraz zerknę, co piszecie. No i teraz kolejna rzecz. I chciałabym w tym styczniu sprzedać biżuterię, powiedzmy, za 900 zł, bo ja chcę mieć 1000 zł dochodu. Ja sobie tu wpisałam 1500 zł łącznie całego przychodu. Więc po odjęciu kosztów chcę mieć co 1000 zł. Więc tak sobie wypisałam, że muszę, powiedzmy, sprzedać biżuterię za 900 zł. No i teraz co musisz zrobić i ile sztuk? Musisz sobie wyliczyć. 900 zł może się wydawać dużo, no ale jeżeli sprzedajesz kolczyki po 100 zł, kolczyki, to masz tylko 9 par kolczyków. To jest dużo na cały miesiąc? No nie, ale jakbyś już sprzedała kolczyki z jakąś tam bransoletką, to już możesz wziąć na to, za to na przykład, nie wiem, to będzie nieduże czy duże, nieważne, na przykład 250 zł za taki komplet. Dzięki temu, że zakładasz ten fanpage, możesz docierać do różnych osób, możesz pokazywać swoją biżuterię na różnych grupach. Na temat grup też bym chciała jeszcze kiedyś Wam poprowadzić szkolenie, ponieważ często w grupach są sami sprzedawcy, więc chyba Wam kiedyś zrobię szkolenie, w jakich grupach się pokazywać i mówić, bo często mówię, że na Facebooku, żeby pokazywać swoje prace, nie tylko sprzedawać, ale pokazywać, bo wtedy ludzie do Was przychodzą sami, będą chcieli kupić na różnych grupach, ale jak czasami wchodzę na grupy, gdzie jest... nie wiem, 10 tysięcy osób czy 5, a tam są sami sprzedawcy, nie ma kupujących, no to po co poświęcać czas na taką grupę? Tam wszyscy tylko sprzedają, tam nie ma kupujących. Szukajmy grup, gdzie ludzie kupują, gdzie jest to zainteresowanie. Więc jak sobie to podzielisz i popatrzysz, no 9 par kolczyków po 100 zł, no to wcale nie jest tak dużo. Może jakiś naszyjnik, a może jakiś dodatkowo, nie wiem w jakich cenach coś robi, więc nie chcę tutaj mówić, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo nie o tym jest szkolenie. Jeżeli ktoś tworzy, nie wiem, poduszki gdzieś tam, jakieś poszewki na poduszki, też nie potrafi powiedzieć, jaka jest cena, żeby tutaj nikomu nie powiedzieć, że zaniżam albo zawyżam mu tą cenę tego rękodzieła. Jeżeli, nie wiem, maluje te, nie wiem, koszulki, może też ta koszulka kosztuje 100-150 zł, czy coś, więc tu sobie rozpisujecie wtedy, ile ja tak naprawdę tych rzeczy muszę stworzyć. Ja mówię na temat biżuterii, bo jest to mi najbliższy temat. No i oprócz tego mogłabym zrobić warsztaty stacjonarne i pozyskać z nich 600 zł. No i teraz myślisz, no dobra, 600 zł, bo to, że jak to brzmi, kto mi da 600, ale nie musisz. Wystarczy, że będziesz miała na tych warsztatach 10 osób po 60 zł. Każda zapłaci. No to już inaczej brzmi, 60 zł nie jest przerażające. Jeżeli zrobisz warsztaty indywidualne, albo na przykład weźmiesz 3 osoby, prawda, i każda da 200 zł, bo to będą takie bardziej całodniowe warsztaty, to wtedy zyskasz 600 zł, prawda? Więc tutaj sobie musisz zobaczyć, jak u siebie, może pójdziesz do Domu Kultury i zrobisz dwa razy po 30 zł, po 10 osób, prawda? Więc musisz sobie to, no tutaj akurat wtedy Ci wyjdzie więcej materiału, więc wtedy byś mogła wziąć troszeczkę więcej za te warsztaty oczywiście, bo to jest tylko przykład, żeby wyjść na tą kwotę brutto, ale chodzi o to, żeby rozpisać. I wtedy ja wiem, że ja w styczniu, co mam do zrobienia? Fanpage, założyć stronę, muszę wyprodukować biżuterii na tyle i tyle. Ja sobie rozpisuję. Dobra, w poniedziałek biorę się za to, we wtorek biorę się za to. I tak w ten sposób rozpisuję sobie cały miesiąc. I tak jak na końcu mówię, te warsztaty ja sobie dałam tutaj jako przykład, ale od Was zależy, a może będziecie miały warsztaty indywidualne, gdzie ktoś do Was przyjdzie, nie wiem, za 400 zł i Wy zarobicie na tych warsztatach 800 zł, prawda? Bo przyjdą dwie osoby, więc to już jest zależne od Was. Dobra, przechodzimy do lutego. W lutym... Zobaczcie, ja w ogóle kolorami pozaznaczałam te same, można powiedzieć, tak jakby cele, te rzeczy, które się powtarzają. W styczniu założyłam fanpage, w lutym chciałabym, żebym już tam miała 100 fanów. Ja też muszę zrobić jakiś taki wysiłek, wrzucać te zdjęcia biżuterii,
w kursie, który właśnie wcześniej prowadziłam, zamień pasję w biznes, przedstawiałam taki kalendarz propozycji postów na 30 dni. Uwierzcie mi, że nawet jeżeli nie tworzycie tej biżuterii bardzo, bardzo dużo, to praktycznie każdego dnia można coś fajnego, ciekawego na swój fanpage rzucić. Nawet niekoniecznie codziennie, ale powiedzmy 3, 4, 5 razy w tygodniu. Na przykład weekendy możecie sobie zrobić wolne, bo coś jest naprawdę cały ogrom różnego rodzaju postów, które można publikować, nawet jeżeli nie macie stworzone tyle produktów, ile potrzeba. Dziewczyny, które były w tym kursie, to wiedzą. Oczywiście planuję, już powiem, edycję drugą kursu. Prawdopodobnie będzie w lutym, ale to też jeszcze się tutaj okaże. Dam Wam znać, jeżeli dziewczyny będą zainteresowane, to oczywiście zapraszam serdecznie. I teraz w lutym fanpage chciałabym, żeby miał 100 fanów. No i teraz, dobra, mam założoną tą stronę. W styczniu zrobiłam tylko to, czyli niedużo tak naprawdę. Chociaż jak ktoś zobaczy, Boże, muszę założyć stronę, to jest takie ogromne. Ale jak to rozwijemy na te czynniki takie, zobaczcie, na cały kwartał, to nie ma tak dużo. No i w lutym ja sobie będę rozrysowywała na kartce. Ja na przykład moją stronę tak rozrysowałam, że narysowałam sobie w Excelu, gdzie jakie zakładki mają być, jakie mają mieć treść, gdzie ma być na przykład ten slider, czyli ten banner, co ma być na dole, jakie mają być przyciski, czyli rozkładamy sobie tak jakby układ naszej strony. Myślimy, co tam będziemy publikować, czy to będzie strona wizytówkowa, czy to będzie blog, co to w ogóle będzie. Przepraszam, muszę się napić. Możemy sobie jakieś takie pierwsze wpisy próbować robić. Oczywiście nie musimy tego publikować, to wszystko może być jeszcze, że tak powiem, za zamkniętymi drzwiami, bo dopiero później możemy publikować, ale już możemy sobie wpisywać kontakt o mnie, możemy sobie uzupełniać tą stronę, powolutku sobie każdego dnia coś tam robić. To mamy na to na przykład luty, prawda? Cały. No i oczywiście, żeby mieć w tym lutym 1500 tego dochodu, czyli tego, co mam na rękę, no to musiałabym, powiedzmy, około, to jest około, dziewczyny, naprawdę, żeby łatwo się liczyło, 2000 zł mieć przychodu, że tyle by mi musiało wpłynąć, powiedzmy, na konto. Ja biorę pod uwagę, że ktoś tutaj jest na przykład, wiecie, na tym niskim ZUS-ie, prawda, są te wszystkie ulgi na start, mamy przez pół roku, później mamy ten niski ZUS, więc ja dlatego tutaj nie dawałam takich dużych kosztów, no bo oczywiście jeżeli ktoś od razu byłby na wysokim ZUS-ie, no to te koszty nie byłyby 500 zł, tylko byłyby wyższe, to są tylko przykłady. Więc tą treść. No i teraz sprzedać, bo że musiałabym tej biżuterii więcej, za 1100 zł już bym musiała, ale już mam więcej tych fanów troszeczkę, prawda? I też myślę, ile bym musiała czego wyprodukować, żeby osiągnąć to 1100 zł. Ja sobie, to są oczywiście ceny, kwoty ruchome. No ale oprócz tego, żeby mieć te 1500 zł, to mam 1100 zł z biżuterii. No, robię warsztaty stacjonarne, ostatnio było więcej osób, no tym razem będzie mniej, to wezmę tylko 400 zł. A może będą w ogóle z innej techniki na przykład, no i będą 40 zł, 10 osób takie grupowe i mam 400, powiedzmy, zł. Mogę zrobić na przykład tutoriale do gazety, prawda? Mogę albo jeden, albo dwa, albo na jakiegoś bloga, prawda? Nawiązać jakąś współpracę. Także możemy też tutaj na tym zyskać. No i możemy sobie zrobić warsztaty online. Powiedzmy, warsztaty online nawet nie muszą być bardzo drogie. Mówimy tu o takich krótkich, mogą być to takie naprawdę dwugodzinne i powiedzmy, że sobie wyznaczymy cenę 30 zł. No nie jest to dużo, 30 zł, ale to by były takie warsztaty, powiedzmy, nie wiem, dwugodzinne, trzygodzinne. Fajne spędzenie jakiegoś tam popołudnia, wieczoru. 10 osób nam się zapisze i już mamy 300 zł. To wszystko da nam kwotę 2000 zł. I to jest to, o czym mówiłam, że niekoniecznie musimy mieć pieniądze z samej sprzedaży samego produktu, tylko także z usług. Zerknę tylko, co piszecie. Bo nie wiem. Tak, film będzie dostępny, Kasiu. Ewa, a jeśli ktoś jest na działalności nierejestrowej,
na działalności rejestrowej przychód może być do 1050 zł, więc tak naprawdę to tutaj się nie za bardzo łapi już działalność nierejestrowa, chyba że masz po prostu mniejsze kwoty. No ja tu dałam 1500 na start. Jak można oszacować koszty przejścia na normalną działalność? Kiedyś robiłam takie szkolenie i ono jest w grupie, to szkolenie, Aniu. Tam jest, jakie są wysokości kosztów na samym początku działalności. Najpierw mamy, jak dobrze mówię, ulgę na start, to jest 320 zł przez pół roku, potem masz przez 24 miesiące, masz, tam jest bodajże, ja mówię o ZUS-ie, 520 zł. Powiedzmy, że nie masz kasy fiskalnej, powiedzmy, że nie płacisz VAT-u, czyli no musisz sobie policzyć, jaki masz koszt, dodatkowo musiałabyś sobie doliczyć koszt, powiedzmy, że pracujesz w domu, czyli dodatkowy koszt prądu, takie koszty administracyjne, czy księgowa cię będzie rozliczać, czy będziesz robiła to sama, to wszystko później w tych kosztach byś musiała ująć. No w przypadku działalności nierejestrowej niestety możemy ją mieć do 1050 zł, teraz jest wyższa kwota, w 2019 roku jest wyższa kwota, nie pamiętam dokładnie ile, musiałabym poszukać, ale to jest wyższa troszeczkę, w 2018 było 1050 zł i to jest przychodu, tutaj nie odejmujemy niestety kosztów. Rozliczamy je dopiero tak jakby na koniec w PIT-ie rocznym. No w momencie, kiedy zaczynasz działalność, no to masz powiedzmy 320 zł ZUS-u, no nie wiem, nie masz księgowej, będziesz sobie sama prowadziła księgę przychodów i rozchodów, no to nie ponosisz, musisz sobie doliczyć prąd, czy nawet sobie też nie wiem w jaki sposób, musisz policzyć, ile cię te materiały tak naprawdę kosztują. Ja mówię o tych kosztach, które tak naprawdę de facto ponosisz. No to już musisz sobie sama niestety wyliczyć, ponieważ każda z nas ma inaczej. Jedna ma dodatkowo, ja na przykład płacę za księgowość 120 zł, więc płacę niestety cały ZUS, więc też mam inne koszty niż taka osoba, która dopiero zaczyna działalność. Ale warto, polecam zobaczyć sobie to szkolenie. To jest szkolenie, jedno z pierwszych tak naprawdę szkoleń i ono jest w przypiętym poście. Nie wiem, czy już dałam go do modułu, bo ostatnio coś tam zaczynałam przenosić. I tam jest właśnie na temat tego, jakie koszty ponosimy na początku. Tak, będzie cały czas dostępny. Tak, musisz wiedzieć, jakie chcesz wejść opodatkowanie. Jeżeli w przypadku rękodzieła, jeżeli chcemy być na ryczałcie, no to my płacimy 8,5% podatku płacimy. W przypadku zasad ogólnych tam jest 18% i no, rękodzieło ogólnie ma niskie koszty, więc musimy się zastanowić, czy nam się bardziej opłaca na zasadach ogólnych, czy na ryczałcie, ale w przypadku ryczałtu nie wliczamy sobie w ogóle kosztów, tylko od tego, co mamy w przychodzie, to co nam przychodzi, od tego odprowadzamy 8,5% od produktów, które wytwarzamy nie mechanicznie, nie taśmowo, tylko po prostu ręcznie. Dokładnie, czy będziesz mieć księgową, będziesz płaciła. Bardzo dobrze, Sylwia, widzę, że tu odpisuje. Tak, 1125. Tak, właśnie pamiętałam, że jest koło tego, nie chciałam szczelić po prostu tutaj innej kwoty, ale fajnie, że już napisałeś, połowa najniższej krajowej, czyli 125. Dobra. Ale poczytajcie sobie, jeżeli trzeba będzie, to zrobię na inny temat szkolenie, ale nie chciałabym tutaj za bardzo odbiegać od tego, bo już nam godzinka minęła, a wiecie, że ja trochę gaduła jestem, ale staram się zawsze Wam jak najbardziej, tak wiecie, powiedzieć, żeby Wam to tak jak najbardziej przekazać w taki prosty w miarę sposób i taki, że każdemu łatwo później to przełożyć, że tak powiem, na to, co samemu robi. No i jak mamy już tutaj osiągnięte te 2000 kwotę brutto, to przechodzimy do marca. 1500 mamy dochodu. W marcu chcemy mieć te 2000 dochodu. No i znowu sobie rozpisujmy. No tu już bym chciała mieć tych fanów na tym fanpage'u 200. No i tu też musimy sobie rozpisać, w jaki sposób to 200 fanów osiągnąć. Ja to teraz takie rozpisałam poszczególne, można powiedzieć, cele na każdy jeszcze miesiąc,
ale my później musimy sobie rozpisać. Tak samo jak z tą biżuterią, że mówiłam, że w styczniu muszę zrobić 9 par kolczyków, tak samo tutaj, co zrobić, żeby mieć tych 200 fanów, prawda? Tak jak było i 100 i 50. No i teraz w marcu wreszcie rusza ta nasza tutaj wyczekana strona, prawda? Przygotowywałyśmy się do niej, można powiedzieć, przez 2 miesiące. Czyli mamy start naszej strony, to co planowałyśmy. No i teraz od razu możemy dać jakąś informację na fanpage'u. Mamy fanpage, nasza strona już działa. No i możemy zacząć się nauczyć, powiedzmy, SEO, czyli tego pozycjonowania, żeby ta nasza strona była przyjazna dla wyszukiwarek Google, dla tych wszystkich algorytmów, więc dalej się będziemy uczyć. To nie, że tylko mamy tą stronę, bo my dalej będziemy się jeszcze w tym szkoliły, tworzyły nowe posty, wrzucały tam, a nawet jak nie tworzyły postów, bo to będzie strona taka bardziej portfolio, czyli taka, można powiedzieć, wizytówkowa, żeby tam pokazać nasze produkty, to dalej będziemy tą stronę rozwijały. No ale żeby mieć te 2700 brutto, no to oczywiście trzeba sprzedać, powiedzmy. Zobaczcie, tutaj dałam troszeczkę inaczej, bo specjalnie, żeby Wam pokazać tą różnorodność. W pierwszym miesiącu było 900 zł z biżuterii, w drugim 1100, no a w trzecim to co, 1300, 1500? Nie będziemy tak rosły do nie wiadomo jakiej kwoty. Nie, tutaj zmniejszyłam to na 800 zł, ale dlaczego? Jezus, jak mi się pić chce, przepraszam. Dlatego to zmniejszyłam do kwoty 800 zł, ponieważ w marcu wprowadziłam targi. I w związku z tym, że będę na te targi tworzyła bardzo dużo produktów, no to wtedy troszeczkę może mi spaść ta sprzedaż i sprzedam tylko 8 par, powiedzmy, tych kolczyków, czy tam, nie wiem, 2 komplety po 250, nie wiem, 4 broszki i powiedzmy, że też mi wyjdzie to 800 zł. Teraz sobie, wiecie, strzelam. I będę się przygotowywała na targi. Chciałabym osiągnąć 1500 zł, muszę tych produktów tam dość dużo przygotować. Musi to być różnorodne, musi być kolorowe, przyciągające jakieś uwagę, ale to już pomińmy. No i oczywiście zrobię sobie jeszcze te 2 tutoriale, żeby łącznie mieć 200 zł. No i tutaj też odpuszczę troszkę z warsztatów stacjonarnych, zrobię za 200 zł. Mogę zrobić dla jednej osoby za 200 zł. Indywidualne w ciągu jednego dnia. Zrobię sobie ogłoszenie na stronie, na fanpage'u, czy gdzieś tam, gdzieś lokalnie ktoś przyjedzie i zrobię na przykład ten. Oczywiście te kwoty są totalnie ruchome. Może być tak, że z tutoriali na przykład zrezygnujemy, nie będzie ich, a ja sobie zrobię warsztaty i zarobię 600 zł, prawda? Bo zrobię grupowanie indywidualne, więc to jest tylko taki totalny przykład, ale chciałam Wam pokazać, w jaki sposób rozpisywać i dochodzić do tych kwot, bo nie zawsze jest tak, że my po prostu z miesiąca na miesiąc sprzedajemy więcej tej biżuterii. To jest super, fajnie by tak było. Podnosimy ceny, coraz lepiej robimy, jak najbardziej. Tylko chodzi o to, że możemy wprowadzać też inne rzeczy, które nam przynoszą dochód do naszego biznesu. Zerknę tylko, co piszecie. Ewenio czeka na szkolenie z grup, gdzie się pokazywać. Super, bardzo fajny temat, szczególnie na początku drogi. Agata, pewnie zrobię takie szkolenie, bo czasami ja sama miałam na początku z tym problem, bo też publikowałam na różnych grupach i tak tutaj coś był odzew, tu nie było i tak sama nie wiedziałam, w jakich grup, i myślę, że to bym zrobiła takie szkolenie, gdzie konkretnie może bym pokazała na przykładach. Oczywiście to nie byłoby żadne zobowiązujące, tylko pokazałabym, na co zwrócić uwagę, o tak powiem. Mniej sprzedaży, bo nie ma kiedy szyć, bo tyle jest innych zajęć. No tak, dokładnie. Ale Grażynko, ty jeszcze czynnie pracujesz, prawda? Więc też będziesz, to są przykłady, powiedzmy, dla osób, które, no nie wiem, powiedzmy 8 godzin poświęcają na swoją pracę, tak? Nie wiem, zrezygnowały ze swojej pracy, albo nie mają pracy, albo świadomie to zrobiły, albo po prostu zostały do tego przymuszone. Natomiast osoby, które dopiero mają etat i robią coś dodatkowo, to nie muszą sobie wyznaczać aż tak dużych kwot. Mogą sobie zrobić, że w styczniu osiągną, nie wiem, 300 zł, w lutym dochodu, w lutym 500, a na przykład 800 zł w marcu, prawda? Więc musimy zawsze dopasować, tak jak mówiłam, do tego, co mamy. Tak, sprzedaż większa, ale chodzi mi o to, że ja tutaj wcześniej pisałam sprzedaż biżuterii 800 zł, chodziło mi o sprzedaż biżuterii, może tutaj nie zaznaczyłam tego, ale chodziło mi przez internet, online, czyli powiedzmy przez fanpage'a, gdzieś tam jakieś koleżance, coś zrobię, znajomym sprzedam, czyli to, a to targi to jest osobno, tak jakby osobno, żebym szykowała
rzeczy na targi. Nie wpisałam to, co jest zielone, to mi chodziło o sprzedaż taką, nie wiem, mamy na fanpage'u, możemy na tym fanpage'u pokazywać swoje produkty, prawda? Więc chodziło mi o to, żeby, nie wiem, możecie założyć sobie od razu sklep i od razu tam wrzucać. To zielone to jest taka sprzedaż online. Możecie gdziekolwiek w innych serwisach jeszcze wystawiać. Możecie sprzedawać biżuterię na swoim fanpage'u, na swojej stronie, możecie na jakichś takich platformach różnych typu galerie, Pacamera, Dawandy już nie ma, ale jest Etsy, jakieś tam inne jeszcze takie platformy. Deko Bazar, prawda? Więc na tych różnych możecie w taki sposób sprzedać. Możecie nawiązać współpracę z kimś, z jakimś butikiem i tam oddawać biżuterię. No są różne, przeróżne naprawdę sposoby. To są tylko takie naprawdę. To jest tylko teoretycznie, przykładowo, żeby pokazać, w jaki sposób to rozpisać. I pomimo, że na początku w marcu, popatrzcie, te 2000 zł, to myślicie, Boże, ile ja muszę rzeczy sprzedać za 2000 zł, że ja tego nie wyprodukuję. Ale często, że dochodziłyśmy do tego od stycznia i zwiększałyśmy i wprowadzałyśmy różne rzeczy i to nam się ciągle zmienia. Wypadną nam targi, na przykład okaże się, że nie pojedziemy na te targi w marcu, no to sprzedamy więcej biżuterii, to może te targi i nie zarobimy tych 2000 dochodu, tylko zarobimy, nie wiem, 1700, to się nic nie stanie, może w następnym miesiącu przeskoczą nam te targi i wtedy to tak jakby nadrobimy, to wszystko jest ruchome, to jest... Biznes to jest tak jak w życiu, to nam się też zmienia. Musi być plan, bo musimy się go po prostu trzymać, wiedzieć do czego dążymy. Natomiast to czasami nam się po prostu może coś przestawić. Dominika, dotarłam. Ewelina pisze, że dzięki temu szkoleniu już widzę, jakie błędy popełniłam przy prowadzeniu fanpage'y i ogólnych działaniach samoogarnięcia. Bardzo się cieszę, Ewelinko. Mam nadzieję, że Wam to pomaga. A wiecie co, jestem ciekawa. Tak naprawdę bardzo jestem ciekawa, czy siedzicie po prostu i sobie teraz myślicie, o czym ta baba do mnie mówi. Czy jednak mówicie, no może jednak spróbuję, może nie tak, ale spróbuję to rozpisać i jesteście takie trochę może nawet nakręcone tym, że dobra, no to teraz siadam i rozpisuję, idzie weekend, może w tygodniu nie być czasu, idzie weekend i sobie rozpisuję. Zobaczcie, ja przełączę się jeszcze na chwileczkę na kamerę, zaraz zobaczę, co mi pisałyście. Czy jesteście na tak, czy jesteście raczej na nie? Zobaczcie, ja sobie to tak rozpisałam, jeszcze sobie tylko zobaczę tutaj. Popatrzcie, normalnie na kartce. Tutaj jest rozpisane to, skąd osiągnę dochody, tak? Ze sprzedaży, z czego. Tutaj sobie rozpisałam. Czekajcie, z tej strony złapię. Muszę tak podglądać od dołu. Kwotę, sprzedaż biżuterii. Ile czego musisz zrobić, tak? Jak chcesz to osiągnąć? Gdzie chcesz w ogóle sprzedawać, prawda? No bo możesz sprzedawać online, możesz sprzedawać, oj co jest z tą kamerką, możesz sprzedawać przez internet, ze strony, z Facebooka, tak jak mówiłam, przez galerię w różny sposób. Coś tutaj ta kartka biała mi się tak świeci. Tutaj są jeszcze dopisane warsztaty stacjonarne, tak? Tutaj chcę założyć fanpage i żeby do marca mieć 200 lajków, bo tu mam rozbicie na kwartały. Natomiast to, co Wam pokazałam przed chwilą, to było rozbicie na miesiące. Czyli tutaj, co chcę osiągnąć w tym kwartale, a przed chwilą Wam pokazałam, jak to rozłożyć na miesiące, prawda? Tutaj, że chcę mieć w marcu, chcę mieć stronę. No i oczywiście ja też ją rozkładam na czynniki pierwsze, jak do tego powoli dojść, bo czasami te cele to nas przerażają, one są ogromne, ale jak my to rozbijemy na takie mniejsze czynniki, to dziewczyny, no nie jest to aż tak okropne, wielkie i przerażające. Zerknę tylko sobie, co piszecie, bo jeszcze trochę szkolenia mam, ale już niedużo. Ja spróbuję na pewno, ja spróbuję rozpisać, bardzo się cieszę, jest entuzjazm, będę rozpisywać. Aniu, bardzo się cieszę. O czym ty, babo, do mnie mówisz? Magda, jesteś super. Baba, to ja bym na pewno nie nazwała. U mnie nadal faza dojrzewania, braku czasu, ale to, czym się dzielisz, jest naprawdę cenne. Dziękuję bardzo. To, co mówisz, jest mądre i pomocne, ale powiem szczerze, że to jeszcze nie ten moment, nie czuję jeszcze na ten czas, na takie plany. Ale może, Iwonko, jakiś mniejszy sobie cel, nie musicie mieć wielki. Ja to rozpisuję na cały rok. Natomiast wy sobie możecie to rozpisać na mniejsze, możecie sobie robić cele 3-miesięczne. Nie, ja tak jak mówię, to jest taki, ja tak w ten sposób robię, natomiast jeżeli dla kogoś jest to zbyt długi okres,
to może sobie rozpisać na czymś, może robić cel miesięczny nawet. Nie musicie w ten sposób robić. Dla mnie najłatwiej jest wypisać duży cel, a potem po kolei dzielić na kwartały, na miesiące, żeby do tego dojść. Właśnie zaczęłam moją rozpiskę. Niektóre cele już miałam zanotowane, a teraz zaczęłam je bardziej udoskonalać, plus moje cele ogólne na 2019. Super jest. Tłumaczy pani jak chłopu na miedzy. Ja nie jestem pani, Dorota. Proszę mi mówić po imieniu. Tak jak mówimy sobie zawsze w grupach, także po prostu Ewa. Wszystko klarowne, super. Ja spróbuję ponownie, bo czuję, że przyszedł czas. Super, bardzo się cieszę, Dorota. Trzymam kciuki, żeby ci wyszło. O czym to mama gada poprzez... No może mieć rację, dobra, spróbuję. Bardzo się cieszę, Beatko. Generalnie mam rozpisane, ale widzę, że źle. Muszę poprawić. Super, Laura. Ale tak na poważnie, to tak cię słucham, to jakoś bardziej realnie mi się to zdaje. Bardzo się cieszę. Na pewno zachęciłaś mnie do założenia planera. Bardzo fajnie, Ewciu, polecam. Planer jest fantastyczny. Znaczy zaczęłam pisać wszystkie projekty. O Jezu, ile komentarzy piszecie, ale fajnie. Rękodzielnicze, Dominika pisze. Agata, pamiętam początki, jak mniej więcej razem zaczynałyśmy lata temu i jesteś dla mnie, ojejku, mistrzem teraz. Dziękuję ci bardzo, Agatko. A mądrych się słucha nawet jak bawarzu gata. Gadaj dużo. Dziękuję ci bardzo, Agatko. Bardzo mi miło, aż mi się ciepło zrobiło. Tak, chodzi o to, że własna firma jest na razie odstawiona na bok i skupiam się na pracy zawodowej. No właśnie, tak jak mówiłam, nie każdy ma ten sam cel, tą samą ilość czasu, tą samą ilość zasobów, bo jeden ma tak, że ma dzieci cały czas przy sobie i znajduje gdzieś tam czas, dzieciom coś, dzieci się zaczną bawić, to wykorzystuje tą godzinkę, nie ma stałych godzin. Jeden pracuje 8 godzin, jeden pracuje 12 godzin, więc to wszystko też zależy od tego, co możemy ile zrobić. Wszystko jest przydatne, ale jak się do tego zabrać, założyć stronę sprzedaż? Tak, wszystko wymaga czasu, ale ja też, dziewczyny, zaczynałam od tego, że nie miałam tak naprawdę nic. Jak przeszłam na działalność swoją, w sierpniu zeszłego roku zrezygnowałam, zrezygnowałam z etatu. Miałam już co prawda troszkę tą moją markę, bo 4,5 roku wcześniej szyłam już biżuterię rozwiniętą, ale tylko tworzyłam biżuterię, nie umiałam nic więcej. Nie umiałam obsługiwać się żadnymi programami, nigdy w życiu bym nie pomyślała, że będę robiła live'y. Brałam udział w różnych szkoleniach, wykupowałam różne kursy, żeby to wszystko sobie ogarnąć, żeby się nauczyć programu, żeby robić sobie prezentacje, żeby się nauczyć. To wszystko naprawdę wiem, że to wymaga czasu. I też mi to dużo czasu zajęło, ale tego się naprawdę można nauczyć. Postaram się, może coś Wam w grupie będę tutaj jeszcze dodawała, żeby Was bardziej zmobilizować, żeby Wam jak najbardziej pomóc. Tyle pisania, że długopis mi się wypisał. Dzięki Tobie, Boże, Ewelina, super. Dzięki Tobie widzę, że mogę mój plan celów udoskonalić i dopracować. Bardzo się cieszę, Małgosiu, Ty już masz spisany, ale jeszcze jak można coś dopisać, to jest fantastycznie. Super, dziewczyny. Bardzo się cieszę, że tak Was, wiecie, energetycznie naładowałam, że widzicie, bo naprawdę, nawet jak sobie włączycie taką rozpiskę, jak ja mam tutaj, żeby sobie dać przykład, każda część z Was robi biżuterię, część robi całkiem inne rzeczy i to można zastosować tak naprawdę do każdego rękodzieła. Dobra, tam już mam więcej teorii. Więc w ten sposób rozpisujemy każdy kolejny kwartał. Zobaczcie, następny kwartał mój, tu były 2000, teraz mam 3000, prawda? No i sobie znowu rozpisujemy tą na przykład sprzedaż biżuterii, targi, jakie, gdzie. Ja mam tutaj jeszcze warsztaty stacjonarne. Chciałabym, żeby mój fanpage, tego nie wiem, czy to będzie widać, wpisałam sobie na przykład tutaj 500 polubień, tutoriale, prawda? Więc to wszystko tak samo sobie rozpisujemy. Może uda nam się nawiązać jakąś fajną współpracę, mówię, jakieś tam... No to wszystko rozkładamy sobie po prostu na części pierwsze. Teraz bardzo ważna rzecz. Jak rozpisujecie swoje cele i jak już je planuje, rozpiszecie cele i planujecie, wpisujecie je sobie w kalendarz, czyli to będziecie robiły w danym miesiącu, kiedy, już tracę głos, to bardzo ważne jest to, żeby uwzględnić przy tym planowaniu wszystkie święta i ważne daty w danym kraju. Nie wszystkie jesteśmy z Polski, dlatego mówię w danym, obchodzone w danym kraju. Często jest tak, że te daty wpływają albo pozytywnie na nasz biznes, albo nie. Jeżeli mamy, powiedzmy, walentynki, nie wiem, Dzień Matki, prawda? Czyli takie bardzo przyjemne, miłe święta, czy jakieś, nie wiem, Dzień Kobiet, jakieś takie
przeróżne uroczystości, to wtedy możemy sobie zaplanować na przykład 2 czy 3 dni wcześniej jakąś fajną promocję na z okazji danego święta, ale też musimy uważać znowu w drugą stronę, ponieważ to są święta sprzyjające, ale są też takie święta, gdzie nie są, no nie wiem, no na przykład powiedzmy, może to teraz głupio zabrzmi, ja jestem wielką fanką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bardzo mocno ją wspieram i bardzo się cieszę, że w ogóle istnieje, natomiast pomimo tego, że to jest tak fantastyczne święto, to na przykład w momencie, kiedy jest totalny finał, już gdzie pokazują wszystko, prawda, w telewizji, to mało osób wtedy wchodzi na przykład na internet i przegląda jakieś fanpage'e. Wszyscy siedzą, kibicują, sprawdzają, ile tych pieniędzy nazbierali, gdzie, jak. I wszyscy żyjemy tym świętem, prawda? Więc wtedy lepiej nie robić jakiejś premiery swojej kolekcji, żeby nie wprowadzać czegoś. Nie chcę, żebyście to źle odebrały. Ja jestem, tak jak mówię, ja jestem za Orkiestrą Wielkiej Świątecznej Pomocy. Bardzo uwielbiam, wspieram i pomagam. Tylko chodzi mi o to, że zawsze musimy dopasować to, co my robimy, swój biznes też dodat. Więc warto z wyprzedzeniem zawsze zwrócić uwagę na to, co jest. O, na przykład, nie wiem, 1 listopada. Może to też dla kogoś być jakieś takie, że ja tutaj mówię, ale wtedy wszyscy też wyjeżdżają raczej, spotykają się z rodziną, spędzają ten czas w inny, 1 i 2 listopada, spędzają ten czas w inny sposób, więc tak jak mówię, wrzucanie jakiejś nowej kolekcji akurat wtedy, bo nie mam kiedy, wrzucę wtedy, no i też będzie bardzo mały odzew wtedy. Nikt nie będzie wchodził, nikt nie będzie sobie głowy, zawracał tam jakimiś rzeczami, które robimy. Więc tu warto po prostu dopasować się pod dane daty, które wpływają korzystnie lub wtedy po prostu, kiedy tego nie publikować. Bardzo ważne, mega ważne jest to, że w momencie, kiedy sobie rozpisujemy te nasze miesiące już, gdzie już sobie rozpisujemy, kiedy robimy te kolczyki, kiedy mamy te targi, kiedy coś tam, wiecie, takie, kiedy sobie robię te warsztaty stacjonarne, w pierwszej kolejności zawsze w kalendarzu zaznaczcie sobie wakacje, ferie, nie wiem, urodziny w rodzinie, jakieś tam wyjazdy dzieci, jakieś ważne wydarzenia, jakieś dni, kiedy chcecie spędzić z rodziną, nie wiem, jakiś dzień matki, prawda? Jakieś takie dni, kiedy wy chcecie spędzić nie przy komputerze, tylko po prostu w gronie jakichś tam innych osób. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli będziecie sobie tego nie wpiszecie, to ciągle będziecie mówiły, dobra, to ja pojadę na ten urlop, dobra, to za tydzień, teraz nie, bo ja teraz mam targi, dobra, to za tydzień, a za tydzień no miałam te kolczyki porobić, no a za 2 i ciągle nam się to będzie oddalało, bo nie będzie to wpisane, więc w pierwszej kolejności wpisujcie sobie takie swoje urlopy. I teraz mi się właśnie przypomniało, że w grupie Ogarnij Sotaż z Ewą mówiłyśmy na temat urlopu. I oczywiście ten urlop, zlot wszelkich sutażystek. Jeżeli inne osoby tworzą rękodzieło i miałyby ochotę dołączyć, to oczywiście jak najbardziej zapraszam. Nie mówię tego, że u siebie robię, chociaż w zeszłym roku robiłam i było fantastycznie, ale mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze więcej osób i już bym chyba nie pomieściła. Pamiętajcie dziewczyny, że 4, 5, 6, 7 lipiec, jak kiedyś tam mówiłam, fajnie by było, jakbyśmy sobie zorganizowały 4-dniowy zlot w jakimś ośrodku, jeżeli macie jakieś namiary na jakiś fajny ośrodek, najlepiej jakiś agroturystyczny, żeby, wiecie, było gdzie wyjść z tymi naszymi później robótkami. Fajnie, najważniejsze znaleźć miejsce, więc piszcie sobie już teraz, dlatego to mówię, bo żebyście sobie wpisały w kalendarz, żeby nie ten czas, może te, które chcą i które mogą, żeby sobie zaplanowały właśnie na spotkanie sutażystek, a nie na urlopy rodzinne. I fajnie by było właśnie się spotkać, pouczyć różnych technik. Same później miejsce, to ja jak najbardziej mogłabym tutaj pomyśleć o organizacji fajnej, co tam będziemy robić, kto, jak i co. Tylko jeżeli znacie jakieś takie miejsca, jakieś fajne ośrodki, gdzie są jakieś duże sale, no bo jak nie będzie pogody, to trzeba by było gdzieś siedzieć i szyć to wszystko i to robić i uczyć się, to dajcie znać. Możecie mi napisać maila, możemy w grupie utworzyć post i wtedy wrzucać i dziewczyny, które doszły jako nowe, wszystkie dziewczyny zapraszamy, zachęcamy, będzie to w jakimś ośrodku, oczywiście koszty w zależności pewnie od liczby osób będą podane, więc jak znacie jakieś takie miejsca fajne, to dajcie dziewczyny znać. Super było u Ciebie, dziękuję bardzo. Zlot proponuję w Rabce Zdrój. Super. Dziewczyny, dla mnie jest obojętne, bo to jest 4 dni, więc czy ja będę jechała 2 godziny, czy ja będę jechała nad morze 10 godzin, ja i tak przyjadę pewnie pociągiem, bo ja najbardziej lubię jeździć pociągami.
to ja i tak przyjadę, bo to jest tak fantastyczne, taki po prostu zlot, takie spotkanie, tym bardziej, że były u mnie dziewczyny też z nadmorza, a ja mieszkam na Opolszczyźnie, jakby ktoś nie wiedział, prawie tutaj na dole, więc tyle kilometrów przejechały i to był naprawdę fantastyczny, cudowny, cudowny zlot, a szkoda, że taki krótki, ale było super. Czyli sutarzystka, ale robiąca omegę w metalu może jechać jak najbardziej. Laura, możesz jechać z samym metalem. Będziesz prowadziła warsztaty z metalu. Fajnie, jakbyśmy coś jeszcze więcej tam robiły. Także wszystkie dziewczyny, które w ogóle tworzą rękodzieło, fajnie, ale to już będziemy sobie później ogarniały temat. Najpierw musimy załatwić noclegi. O, mamy tam załatwione zabiegi kosmetyczne za darmo. Magda pisze, no to Magda, ty po prostu daj mi namiary na to, ja już będę pisała, co to za ośrodek, co, i ustalimy cenę i super. Dziewczyny, szukajcie, bo ja patrzę za biletami na ten zlot. Tak, 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 tak jak już wcześniej mówiłam, od 4 do 7, bo chciałabym, żeby to był zlot czterodniowy. Taki, wiecie, żebyśmy tak naprawdę to różne rzeczy porobiły, różne rzeczy się uczyły, pobawiły, poszalały, super by było. Ja... Właśnie, Kasia była z Gdańska, dokładnie. Dobra, bo odbiegam od tematu. Więc tak jak mówię, najważniejsze, żeby wpisać w kalendarz, więc wpisujemy datę od 4 do 7 lipca. Pamiętać proszę. Ważne jest też, żeby się skupić na regularnym tworzeniu treści, tworzeniu swoich produktów, na nauce różnych rzeczy. To jest naprawdę bardzo ważne, bo to nie jest tak, że założę fanpage, no ale tam ci fani muszą jakoś do nas przyjść, więc oprócz tego, że tworzę te produkty, to muszę jakoś ich zachęcać do tego, żeby oni odwiedzali mój fanpage, więc to wszystko tak naprawdę się tutaj, że tak powiem, łączy. I muszę poświęcić maksimum czasu, ale maksimum mojego czasu, bo każdy ma inny, tak jak mówiłam, jeden ma 8 godzin, drugi ma 2, jeden ma 12 godzin, czyli tyle, ile naprawdę możesz, na osiąganie swoich celów. I pamiętajcie, że planowanie, tak jak mówiłam wcześniej, jak i same cele mogą się zmieniać w trakcie realizacji, mi już się zmieniły. No bo tak, może nam wypaść jakiś ważny wyjazd, może nam wypaść jakaś, oczywiście czego nikomu nie życzę, jakaś choroba dziecka, nie wiem, no ospę będzie mieć, tak? No i siedzimy z nim tydzień w domu, mamy takie dziecko, które jest bardzo absorbujące i nie za bardzo nam pozwala, więc czasami plany nam się po prostu zmieniają. Albo poznasz nową metodę, na przykład tworzenia swojego rozwoju, swojego biznesu, plany ci się zmienią. Na przykład chciałaś tylko sprzedawać biżuterię przez internet i chciałaś na przykład jeździć tylko na targi. No ale nauczyłaś się robić kursy, no i tak ci się spodobały. Taka jest to dla ciebie frajda i tak fajnie ci to idzie. Masz bardzo dużo osób chętnych i zaczynasz po prostu zmieniać swoje cele i swoje plany pod te kursy, bo wtedy już, no musisz tam te kursy, że tak powiem, nie wepchasz ich gdzieś, musisz czasami coś wyrzucić, prawda, żeby te kursy zmieścić, więc czasami nam się to zmienia. I oczywiście należy nie zapomnieć o sprawdzaniu wyników, bo to, że mamy jakieś cele, to musimy, dzięki temu, że one są mierzalne, no cel akurat 2000 zł jest bardzo mierzalny, prawda, bo ja wiem, czy ja je osiągnęłam, czy je nie osiągnęłam. Czyli musimy sprawdzać te nasze wyniki, patrzeć, co działa, co nie działa. Jeżeli ja mam zamiar sprzedać, tak jak tutaj było w styczniu, powiedzmy za 900 zł biżuterii, a warsztaty za 600 zł i tak po kolei, może się okazać, że ja na przykład biżuterię średnio sprzedaję za 500 zł, ale super fantastycznie mi idą warsztaty stacjonarne, jakieś pokazy mam i bardziej w tym kierunku zaczynam iść. Więc tutaj też trzeba patrzeć, co u nas działa, a co nie działa. No i dobra, jeszcze ostatnia rzecz. Bo już się robi późno. Dlaczego niektóre osoby mimo spisania swoich celów nie osiągają ich? Często jest tak, że uważamy, że im większe cele sobie postawimy, tym lepiej one będą wyglądać. Ludzie będą mówić, wow, tato ma cele, ale to fajnie tego, że chcemy tak jakby troszeczkę pod publikę w cudzysłowie zrobić te cele. Nie robimy ich do końca tak jakby dla nas samych. I na początku mamy zawsze taki ogrom energii, takiej mocy, taki wiecie, wow, taki chcemy przenosić góry, jesteśmy tacy bardzo nakręceni, gdy wyznaczamy sobie te cele. Czasem, jak sobie źle te cele wyznaczymy, zdamy sobie ich za dużo, to one zaczną nas przytłaczać. I te nasze obowiązki, te wyzwania, te plany powoli zaczną nam nie wychodzić. Jedno coś nam nie wyjdzie, drugie i to się właśnie... Przez to, że to się nakłada i nie wywiązujemy się z tego, co planowałyśmy wcześniej, w związku z tym, że dałyśmy sobie za wielkie te cele, to
po prostu przestajemy je realizować. Nam już te emocje z czasem opadają. Najwięcej emocji się ma przy samym planowaniu. Taka jest prawda. I przy pierwszych efektach. Ale z czasem opada ten kurz, ten kurz po emocjach. I to, jak nie zrealizujemy tych z naszych celów, bo są one zbyt wielkie i w ogóle nierealne, to są naprawdę takie cele tak jakby dla ludzi, żeby to tak fajnie wyglądało, że ja mam takie wielkie cele, to tak czasami sobie myślimy, że jak sobie dam większy cel, to do niego dojdę. Ale tak jak mówię, trzeba dać trochę wysiłku, ale trochę, a nie po prostu resztkami sił dążyć do tego celu. To nie tylko, że nas bardzo dobija ten nieosiągnięty cel, to my się też przez to same czujemy źle. Czujemy się takie, że zawiodłyśmy, takie niewartościowe, prawda, że nie osiągnęłyśmy tych celów. Ale to nie jest nasza wina, tylko po prostu to, że źle sobie wyznaczyłyśmy te nasze cele. Dlatego zawsze wybierajmy te cele takie realne. Jeżeli ja mam, tak jak mówiłam, 2 godziny wieczorem, dziennie od poniedziałku do piątku, to w tygodniu mam 10 godzin, to ja powiedzmy, że codziennie mam te 10, co tydzień mam 10 godzin, to w miesiącu mam tylko 40 godzin. Więc osoba, która ma 40 godzin, a osoba, która ma, nie wiem, 200 godzin, będzie miała inne te cele i inaczej je osiągnie. Więc zawsze sugerujmy się samymi sobie. Popatrz, wyznaczaj cele według siebie, a nie innych osób. Zobacz, co ty masz, ile czasu możesz poświęcić, czy masz kogoś, kto ci się na przykład zajmie dziećmi w momencie, kiedy chcesz się czegoś uczyć, kiedy chcesz coś robić, czy ty w ogóle masz szansę wyjechać na te targi, bo jeżeli ty nie masz kogoś, kto ci, że tak powiem, z czystym sumieniem zostawisz te dzieci, czy tam, nie wiem, z ojcem, z partnerem, z kimkolwiek, czy z babcią, no nie masz nikogo takiego, no to też nie planuj, że będziesz, nie wiem, robiła warsztaty stacjonarne co drugi dzień, albo będziesz jeździła, prawda, na targi, więc to musimy wszystko sobie po prostu dopasować. No i oczywiście to, co mówiłam na początku, cele muszą być konkretne, czyli konkretne liczby, konkretne informacje, takie, że możemy je po prostu zmierzyć, bo muszą być realne, mierzalne, ubieramy je w daty, czyli tak jak mówiłam, styczeń, luty, marzec po kolei, muszą być atrakcyjne, fajne, ciekawe dla nas, takie miłe do realizacji. No i to by było, dziewczyny, tyle. No i co? Jesteście gotowe na wyznaczanie swoich celów? Ja mam nadzieję, że tak. Że was trochę zmobilizowałam. Po tych wcześniejszych komentarzach widziałam, że macie tą moc i że będziecie robić. Bardzo się tego cieszę. Zobaczę jeszcze, co teraz piszecie. Magda pisze, że odezwie się do mnie jutro w tej sprawie. Oczywiście super, Madziu, pisz. A może wiesz, tady 4-7 lipiec, tak? 4-7 lipiec dokładnie. Ja mam zarezerwowany, tak, ja też mam zarezerwowany. To jest termin, żeby mnie nikt na żadne wczasy nie wyciągał ani nic. Rzuci się wszystko, wyjechać w Bieszczady, nie, wesele rodzinne Ewelina ma. Pomyślcie o niezmotoryzowanych, aby był możliwy dojazd pośredni pociągiem. Ja też będę jechała na pewno pociągiem. No na pewno nie chciałabym, żeby to było w takim totalnym buszu, ale teraz dziewczyny też do mnie jak jechały, czy gdziekolwiek na inne szkolenia, bo przecież bardzo dużo tych szkoleń się odbywa, zawsze jest tak, że ktoś tam na stację może po nas podjechać, jeżeli to nie jest daleko, albo gdzieś tam kogoś zgarnąć, można się w jakieś grupki podobierać, no zawsze jakoś tak, albo do większego miasta dojechać pociągiem, potem autobusem, no zobaczymy, fajnie jakby gdzieś tam właśnie była taka możliwość. Ewa, czy mogę prosić o prezentację? Laura, dobra, zrobię zaraz... Musiałabym zrobić takie... Dobra, dziewczyny, nie wiem, czy dzisiaj zdążę to ogarnąć, ale jutro tutaj, jak nie dzisiaj zdążę, to jutro wrzucę zapisy na prezentację. Kto będzie chciał, wystarczy, że się zapisze, kliknie po prostu w link, wejdzie, zapisze się, bo nie chcę, żeby dawać tutaj adresy po prostu w grupie mailowe, więc zrobię zapis. Kto się zapisze, to oczywiście taką prezentację otrzyma. Damy sobie może termin na prezentację. Ja ściągnęłam sobie teraz ten... Kalendarz dzisiaj mamy 7 i mamy poniedziałek. No nie wiem, czy do środy, czy ewentualnie do piątku, żeby po prostu w jednym czasie, żebym tą prezentację wysłała. Cieszę się, dziękuję za serduszka. Fajnie, że wam się podobało. Szkolenie o pracy, a my tu o urlopie rozprawiamy. Widzicie, dziewczyny, jak to się łatwo przechodzi z tematu do tematu. I człowiek się tak rozprasza i gdyby nie miał spisanych celów, to by już nie wiedział, do czego ma wracać, co ma robić. I właśnie teraz to pokazało. Dzięki, dziewczyny, za szkolenie. Na maila i tam, dobra. Popracować trzeba, odpocząć. Dzięki, dziewczyny. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście, wiecie, pełne wigoru, pełne chęci do dalszej pracy. Ja sobie już przygotowywała i myślała, kiedy zrobić kolejne szkolenie na temat tego, w jaki inny sposób można zarabiać nie tylko na sprzedaży.
także też o tych grupach, ale o grupach to myślę, że to by można było normalny taki po prostu live zrobić, więc no. Zobaczę jeszcze co piszecie. Justyna pisze, ja w tym roku zlet niestety będę musiała odpuścić, ale oby w przyszłym się udało. Justyna, pewnie, mam nadzieję, że będzie częściej, że to nie będzie jeden. Dziękuję. Dobra, dziewczyny. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Jak nie zdążę dzisiaj, to jutro zrobię zapisy w grupie na prezentację. Kto będzie chciał, to jak najbardziej może prezentację otrzymać. Do zobaczenia. Trzymajcie się i dziękuję Wam bardzo za to, że byłyście tak dzielnie ze mną. I oczywiście możecie się w komentarzu później podzielić, czy... Albo ja napiszę taki post. Co z tego szkolenia było dla Was takie najfajniejsze i co Wam dało gdzieś tam tak, pomyślałyście, wow, super, dobra, będę to robiła, to jest fajne. Zrobię osobny post, bo sama jestem ciekawa, czy będziecie planowały i jak Wam to będzie wychodziło. Dobra, to już teraz uciekam naprawdę. Na razie, cześć dziewczyny, pa, pa.